Voilà. Halo. No i co pan wymyśliłeś, kolego? No nic, właśnie zaczynamy. Ja się powolutku wczytuję. Także. Dobra, widzę. To ja sobie odpalę na telefonku. No, Tylko go. powinien Tylko lajwik już go lecieć. Witam wszystkich. wyciszę. Witam cię, Wilku, witam. Witam wszystkich, witam czaty. Dzisiaj gramy z Timbą. U mnie Witam sami to wszystkich. takie niezapowiedziane granie, także mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. A my zaraz wskakujemy na farmę. Tylko niech ja tutaj się ogarnę. Czemu mi nie chcesz wejść na farmę? Powinieneś być, bo mnie puściło. Jesteś. Jestem. Lecę w podskokach. Dobra. Nie, już jestem. Robimy tak i Teraz witamy zrobi się. się. Jest Teraz invite. jestem. Jestem, trzeba zrobić. O, jeszcze się mapy nie poładowały do końca, widzę. Jeszcze nie. Co my mieliśmy w ogóle, na czym żeśmy skończyli, pamiętasz? My mieliśmy 50. A, na 52 kończyliśmy zbiory, tam była kukurydza. A mamy 51 chyba za wapno mamy rozrzucone. Na 51, na 52 chyba była końcówka. Czekaj, Wiesz sobie co, z tego wrzucę. co ja widzę, to już na 51 coś jest ściane. I 76 też już jest coś zasiane. Sobie przerzucę tylko jeszcze na drugi monitor, przerzucę sobie czaty, Aha, żeby spoko, widzieć, spoko. co się dzieje. 55 mamy zebrane. Dobra. Wilku, jak mija dzień? Dzień mija w sumie spokojnie. Jakieś prace domowe, a potem ogrywanie farminga. Wrzuciłem dzisiaj nowy filmik na YouTube'a, nowy O, timelapsik, ja już jestem po. także zapraszam. Dokładnie. Ja już jestem po. A, i mamy kupioną łąkę 106. No właśnie, kupiliśmy łąkę. A co na. A, bo tam na tej łące mieliśmy zbierać siano. To na pewno. Tak, tu trzeba Dobra. będzie jakąś kosiarę wysłać. A tu mamy. Czekaj, my mamy jeden. W silosach stoi ciągnik z przyczepą. I on jest prawie pełny kukurydzy. Kombajn jest już odstawiony. No tu jeszcze Już mamy. jest, po źródłach już jest, tutaj jestem na 51, tu już widzę mamy, co, a, i my wszędzie pakujemy soję. Tak. Tu była soja i ona jeździła. Nam już tam rośnie ta soja? Zaraz. Część jest wsiana, część nie. Trzeba by go było puścić dalej. Nie, wiesz co, to tak kurde tekstury wyglądają, jak spojrzę z tej strony. Tak, wiesz co, jego trzeba puścić dalej, bo ja zapisałem w nim. On ma zapisane w cosplayu. No właśnie widzę. No, także jego można puścić dalej, niech on tu sieje, a my będziemy dalej zajmowali się. Bo tu było chyba wapnowanie jeszcze niedokończone. Tak, tu jeszcze kawałek zostało wapnowania do zrobienia.
patrzę, że tak. Przyczepa nam została tutaj jedna, a gdzie są ciągniki? Tu jest jeden. Przyjeździ. A tutaj jest jeden. Dobra, to ja wezmę sobie tego jednego. Tak, on już pojechał. Co mamy na 75? Coś rośnie. Na 76 była chyba soja posiana. No. Bo to miało być pod zarobek zrobione. Tak, tak, tak. Mieliśmy wszystko jechać właśnie. Ale mi tutaj pokazuje, że rośnie. Ale mi pokazuje. Nie, słuchaj, tam jest. Tam jest zasiana kukurydza, nie soja. Na 75, jak ja dobrze pamiętam, to była zasiana. Zaraz się dowiemy. Była zasiana kukurydza. Bo to miało być pod tą, pod kiszonkę. To jest niedosiana. Niedosiana jest? Albo jest ułasiana na dwa razy. Bo mam, jest część taka, że jest, wiesz, spora. Uh-huh. A część jest taka, że jeszcze kiełkuje. Wiesz co, być może, że ona była siana na dwa razy. Na dwa razy, dlatego że. Ewentualnie było zaczęte jednego dnia, a kończone drugiego. I to dlatego jest. Mogło tak, być, jest. Bo tam jest dość duże pole, więc. No. Więc tak mogło być. A możeśmy z Cyberem coś tam robili. Robiliśmy tutaj jakieś. Ja powiem, jaki robię takie, że. Zaraz. Zaraz mnie ktoś liczy. Jakiś traktor. Mamy jeszcze jakiś siewnik, czy siewnik jeździ? Jest sadzarka na pewno. Ona jest przed gospodarstwem, tam koło drogi stoi. No widzę, widzę. Znalazł. Może by się drugi siewnik przydał. Cholera, to da mu kasy wydawać na drugi siewnik. I to dostała. Ale wiesz co, to jest to, o czym rozmawialiśmy, że tak na dobrą sprawę siewniki, siewniki będą musiały być zakupione, dlatego że tak to nie damy rady. Właśnie wychodzą takie kwiaty, że na jednym polu mamy dwa etapy wzrostu. No właśnie, a tu jeszcze jest kukurydza. No bo tam na 75 była kukurydza na pewno. I takie mamy kukurydzę. Ile my tej kukurydzy mamy? A to trzeba jechać pogonić tę kukurydzę. No kukurydza jest w przyczepie jeszcze. Czekaj, jest 1300. Jeszcze dokończę. A i ona jest tu blisko. Dobra, to ja już tą kukurydzą, że tak powiem, pędzę. No dobra. Dobra, to leć ją sprzedaj i akurat jak sprzedasz, to byśmy mieli trochę kasy na to, żeby dalej działać. My mieliśmy kupić chyba jakieś maszyny jeszcze do te zielarskie, tak? Bo u nas chyba nie ma kosiarki, nie ma nic jeszcze z takich rzeczy. No nie, nie, nie. Nie. Teraz tak, czy kupujemy siewnik, czy go wypożyczamy na siewy? W sumie kurka wodna, nie wiem, czy nie zainwestować w ten drugi siewnik. Jak ta soja nam tu obrodzi, a ty z tym wapnem jeszcze latasz. Znaczy ja tutaj pojechałem dokończyć, zostały takie łatki, ale w sumie na podglądzie mapy to my mamy czyste, wszystko mamy zawapnowane, tak żeby tu jest przygotowane pod... Dobra, jedź to sprzedaj, a... Żeż ty w mordę. A ja jeszcze zobaczę, o,
bo nam się tutaj Corsplay wysypał. No i to jest właśnie to, o czym rozmawiałem ostatnio z chłopakami, z Cyberem i z Karolem. Słuchaj, problem polega na tym, że na tym precyzyjnym farmingu, kurde, to nie, to mieliśmy podnieść. O. Na precyzyjnym farmingu jest sytuacja taka, że nam no, nie daje nawozu na soi. Na każdym innym tak, zbożu, na każdej innej innym zasiewie jest nawóz pobierany. Natomiast tutaj nie jest. Się zastanawiam, czy ja mu spróbuję ustawić ręcznie. Wyłączę mu dawkę automatyczną. I ręcznie może, trzeba było zobaczyć, jak on ma na automacie ustawioną jaką dawkę. Na automacie. Pewnie będzie miał 74 kg na metr. 74 kg na metr. No, to trzeba dać stówę. Bo mniejsze nie dasz, chyba że dasz, że uda się 50, to bym dał 50. Nie, mniejsze nie. Żeby... Plus 100. Tak na dobrą... Mniejsze się nie da. Nie, poczekaj. Tak, żeby było w miarę ten, to damy plus 80. O. I zobaczymy, jak będzie to z tym plus 80 wyglądało. Ja sobie zrobię tu podgląd. Czekaj, pojadę najpierw sobie sam i zobaczę, czy w ogóle nam się coś tutaj zmienia. No i na mapce, na podglądzie zaczyna nam zostawiać ślad, ślad nawożenia. To może specjalnie tak zrobione, bo ja się jeszcze zastanawiałem nad jednym. Jeszcze tego w sumie nie rozgryzłem, znaczy, no nie miałem żniw takich, żeby to sprawdzić, tak? Bo jak ustawisz płodozmian na sezonach na 120%, tak? Że będziesz miał zasiew. No. I do tego z precyzyjnego farmingu, jak dasz wszystko tak, jak powinno być, to tam możesz mieć maksymalnie 125%, tak? Mhm. No. I teraz jest takie pytanie, czy to jest tylko 5% więcej od tych 120, które masz z tego, z płodozmianu, czy to jest 25% więcej od tego, co masz w płodozmianie. Ale to jeżeli masz zaimplementowane sezony. No tak, tak. To mi chodzi o sezony. To na sezonach, to powiem ci szczerze, że nie wiem, jak to będzie wyglądać. Właśnie, no, ewidentnie, to mnie ciekawi mocno. Ewidentnie nam teraz zaczął pobierać, wiesz... zaczął pobierać nawóz. Nie wiem, jak to jest na sezonach, bo powiem tobie szczerze, że ja sezony to ogarniam dopiero od niedawna i zacząłem trochę na Alpinie tak więcej ogarniać i w pewnym momencie, jak się okazało, że zacząłem już robić jakieś tam live'y z tej Alpiny, no to chwilowo wstrzymałem się z taką, wiesz, grą poza tym wszystkim, żeby po prostu ciągłość jakąś zachować. I trochę porzuciłem Alpinę na poczet Hofbergmann, tak? Bo tam mi się strasznie to jakoś wszystko podoba. Ten Hofbergmann, tą suszarnię do tych nasionek, to ona już jest na tej gospodarce, to masz tak? Wszystko, masz wszystko już zaimplementowane na gospodarstwie. Masz dodatkowo zaimplementowane na gospodarstwie tam z John Deere'a taki, ten mały taki samochód. Do niego masz przyczepkę, do niego masz beczkę, którą możesz przewozić mleko.
Możesz przewozić wodę i tam wszystkie te chemiczne rzeczy do. Bo tak, do suszarni to potrzebujesz generalnie butle z gazem. No i ziarno. Butle z gazem kupujesz normalnie w sklepie. No i pół bańki nam właśnie pękną. No, pięknie. Natomiast tam generalnie jakieś zaczyny do serów, tak, maszyny do robienia masła, tam chleb możesz wytwarzać, także możliwości jest naprawdę od cholery. A to, o co pytałeś pod tym timelapsem moim, dlaczego to było suszone i tak dalej, to różnica jest taka, że jakbym pojechał tam, w tej przyczepie było ze 14 tysięcy z haczykiem litrów, także nie było tego dużo. No to przy bardzo dobrej cenie, tym bardziej, że to chyba pszenica była, jeśli dobrze pamiętam. Za pszenica. To ile ja za pszenicę bym dostał za 14 tysięcy? W najlepszym wypadku około 20 tysięcy. Koło 16 tysięcy, no. 17 na zapotrzebowaniu dwie dychy. No, dokładnie. Natomiast jak wysuszyłem te ziarna i zapakowałem je w big bagi i tam, jak widziałeś, tą windą, tak, transportujesz tam do tego magazynu. Się strasznie podobało, mówię, kuźwa, no, ale myk, zajebista rzecz. I mała rzecz, a cieszy, kurka. Taka sama winda jest, słuchaj, na gospodarstwie. Identyczna, i tam możesz sobie przechowywać wtedy do magazynu, przechowujesz sobie, możesz tam ziarno, możesz nawozy i coś tam jeszcze. To wszystko w tych big bagach, nie? Bo wszystko jest nie w skrzynkach na paletach, czy tak jak w normalnej rozgrywce, tylko są właśnie te big bagi. I jak to wszystko sprzedałem, słuchaj, no to jak policzyłem, to zarobiłem na tych 14 tysiącach pszenicy zamiast, no tak jak mówimy, w najlepszym wypadku 20 tysięcy, to wyszło ponad 61 tysięcy. No to pięknie, no to kurwa. No, także różnica jest kolosalna, tylko trochę jest roboty. Bo, no jest, ale takiej fajnej, śmiesznej, no tak, śmiesznej, takiej innej. Innej, bo właśnie to jest zajebiste w tym, że ta praca jest inna niż taka normalna praca na tych zwykłych mapach. Powiem tobie, że tam, co prawda, można to troszeczkę inaczej usprawnić, bo ta rurowa, taka spiralna, tak? Szmilka. No, ona ma słabe, raz, że przepustowość słabą, a druga sprawa to taka, że musisz nią odjeżdżać i tak dalej, żeby można było worki zapakować, bo ona nie może stać nad tym lejem, w którym tam, wiesz, są te worki pakowane, tylko ona musi być odstawiona. Natomiast lepszym rozwiązaniem według mnie byłoby po prostu postawienie zwykłych taśmociągów. Wtedy taśmociąg tylko zwijasz, jego się zwija dużo szybciej, on szybciej pracuje i wtedy myślę, że dużo fajniej by to działało. Ja już robiłem taki myk z pakowaniem wapna. Kupiłem wapno, wrzuciłem sobie tam, bo masz dwa takie jak gdyby leje na gospodarstwie, i sobie wrzuciłem tam do tego drugiego właśnie wapno i workowałem wapno. Wiesz, że mamy 7 hektarów ziemiorów do wykopania? Jasne, gwint. Właśnie ja na to miałem jakiś pomysł sobie wynaleźć. Moje pytanie brzmi tak. Wypożyczamy mały kombajn czy duży? Siedem hektarów. Weźmy może duży i tyle. Najwyżej trochę mniej zarobimy, ale... Muszę jechać się zatankować. Coś tu jest nie tak z tym precyzyjnym farmingiem, jeśli chodzi o...
jeśli chodzi, słuchaj, o kurde, dozowanie tego nawozu. Tu mi się Wiesz coś co? nie podoba. Ja go wypożyczę starego rabcia. No, dokładnie, bo jego nawet jakby starego wypożyczyć, to jego można naprawić. 5000 różnicy jest, wiesz, w wypożyczeniu. No, a nawet jeżeli będzie słabo jeździł, to mówię, można go naprawić. Jak go naprawimy, to i tak będziemy do przodu. No, zgadza się, ale to jest, mówię, to jest 5000, nie? Na wypożyczeniu. Dobra. Bez nawigacji go biorę. Tak, bo puścimy go na tym. Sami nie będziemy jeździć. Puści się go na Crossplayu, bo rano mnie przelagowało teraz. Bo byłem w sklepie. Jeszcze raz? No bo wypożyczałem, w sklepie kupowałem, tak? I dlatego cię przelagowało. Aha. Jest. O, witam panie Cyber, witam. Masz pozdrowienia od Cybera. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wzajemnie. No. Jak się nudzisz, to wpadaj do nas, znasz hasełka. No właśnie wszystko. Tak, chciałem się zapytać, co to się dzieje z naszym przyjacielem. Że tutaj nic się nie dzieje właśnie. No właśnie widzisz. Jakoś tak. To niespodziewane jest to. Ta nasza rozgrywka dzisiejsza. Nieplanowana. Wyszła tak zupełnie. Za 4 dni próbowaliśmy zgrać. No właśnie, bo tak nigdy kurde nie było. Nie było jak, nie było czasu, albo jeden, albo drugi nie. Nie mam nadzieję, że ta naprawa nie będzie kosztowała 5000, bo kiedy kurze. No ale to ten, zobaczysz tam w ten. Wiesz, jak on jest rozkiczkany, to jest i jego wydajność jest mniejsza, nie? Aha, jasne, jasne. No, Cyber pisze, że właśnie robił małego relaksa w PS-a. No i zmyka do żony. Jutro jest wolniejszy czas. No dobra, dobra, Cyber, to jakby coś, to dawaj znać, jak będziesz miał chęć i czas, to możemy coś podziałać. Najbliższy punkt, rozpocznij. Dobra. A w ogóle jak, właśnie, jak jest mnie słychać? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, ciekawy jestem, jak jest na live. Czy na live też wszystko jest w porządku, czy... O, to w takim razie zaraz ci powiem, tylko odgłośnie tyle. Jeszcze trochę was posłucham na spacerze, także ładnie mówcie. Dobrze, dobrze, panie kierowniku, będziemy ładnie się odzywali, grzecznie. Dopiero później postawimy to jakąś gorzenie. Czy coś. Powiem ci, że elegancko słychać. Tak więc. To dobrze. I naprawię go. No 3600 jest naprawa, no 3700 prawie, tak? Piątkę zarobiliśmy na wypożyczeniu, to w sumie i tak jest 1500 taniej niż wypożyczyć nówkę. Zawsze trochę lepiej. Ja rozładuję te rozsiewacze do wapna. Bo jeden jest wypożyczony, to ten jeden byśmy oddali może. No tak, tylko warto je rozładować, nie? Tak, ten jeden jest, tego jednego rozładowałem, a ten drugi... On chyba stał pusty, bo ja go poprzednio do zera wyczyściłem. Zapankować. Matko. Tak, on jest
Całkiem dobrze, lekko zniekształca, ale jak najbardziej wyraźnie. No właśnie, muszę popracować trochę jeszcze nad poprawą tego dźwięku. Niby ściągnąłem sobie ustawienia od gościa, który w tym programie, którego ja używam, miał to wszystko ustawione, ale wydawało mi się, że jest słabo i coś tam zmieniłem. Chyba muszę wrócić do oryginalnych ustawień. Może wtedy Wiesz, będzie lepiej. właśnie odkryłem, że koło warsztatu mamy stację paliw. Koło warsztatu mamy stację. Gdzie? A, koło warsztatu. Warsztat. Jest stacja paliw. I mamy ją zatankowaną? W sensie tak, że wiesz, pobierasz paliwo i płacić za nie, tak? A, czyli taka, nie na zasadzie takie, że musimy sobie zatankować beczkę i tyle, ile zatankujemy, to... Tak, tak, tylko mamy taką stację paliw komercyjną, tak? Komercyjną, dobrze. To fajnie, to nie trzeba nigdzie jeździć, bo... Nie będzie trzeba jeździć, nie będzie trzeba kombinować. Musiałem go zatankować, bo praktycznie paliwa w sobie nie wiem. No ale to zatankowałeś tam za 30 i dojść do... Chyba w sumie za 400. A, za 370, nie za 37, tak. Dobrze. Dobra, na pewno się opłacało. Na pewno jesteśmy do przodu. Dobra, to jeszcze raz wrzucę. W takim razie niepotrzebnie się rozładowałem z tego wapna, bo... okazało się, że ten, który pusty stał, to był ten właśnie do zwrócenia. Standardowo. No. A ja z tym moim timelapsem teraz było też trochę zamieszania, bo okazało się, że... Właśnie, bo ty go puściłeś chyba w piątek. Tak, ja go puściłem w piątek. W czwartek i on jeszcze wyszedł jako ten film prywatny. Dziwa, ale żeś mnie zdenerwował. Już nie chciałem ci SMS-a pisać. Nie, tobie, aż mi gul skoczył, ale mówię, pewnie naprawisz. Coś się stało i część filmu, która generalnie miała być wycięta, no bo tam jak przełączam się, wiesz, z jednej, nie wiem, z jednego traktora na inne, czy z innej maszyny na inną, no to jest niepotrzebne w tym timelapsie. Ja to wycinam, ładnie składając, przynajmniej tak mi się wydaje, że ładnie. Albo staram się przynajmniej ładnie, żeby było. I okazało się, że w kilku miejscach, nie wiedzieć czemu, ale to się nie wycięło. Nie wycięło, nie zostały wstawione te dodatki takie, wiesz, te przejścia na filmie. I słabo to zaczęło wyglądać. Jak go zacząłem oglądać, a Piotr mi napisał, ten, który tam u chłopaków bardzo często na live'ach bywa, kurde, jak mnie laguje dzisiaj. I on napisał, że dla niego jest to niezrozumiałe. I zacząłem po tym jego wpisie przeglądać, słuchaj, jak to wygląda. I okazało się, że mówię, no faktycznie jest, tam była jedna taka niespójność. I właśnie wykryłem jeszcze kilka innych błędów. No i stwierdziłem, że muszę go wycofać, bo nie chcę, żeby coś takiego było i dlatego go wycofałem. A swoją drogą poprawiłem jedną rzecz, bo wykupiłem sobie licencję Pro na ten program w którym składam te filmy, bo ja to w Lightworksie robię. I słuchaj, mogę renderować sobie filmy w 1080. Nawet jest możliwość renderowania w 4K. Jeszcze tego nie robiłem, ale jest taka możliwość. Jadę do ciebie zobaczyć w ogóle, co tam u ciebie się dzieje, tylko nie wiem, czy ja przyczepę nie powinienem jakiś ogarnąć. Przyczepy tu przy bramie. Przy bramie są? No, tak jak się respią rzeczy, nie? No dobra, to czekaj, ja jego tu zostawię, a przełączę się, bo tam chyba pod przyczepą był... Nie ma chyba traktora pod przyczepą. To jest jeden jeździ śliwnikiem, drugi mam ja, a trzecim jeździsz ty.
A, no to... Tak, dobra. Dobra. Okej, okay, tu nam kukurydza wzrasta. Właśnie, proszę cię. O właśnie, a jak jest... Kurde. Robił on się tutaj, tutaj, on się tutaj nie wyrobi, a. Wiesz? Nie ma szans na to, żeby on się tutaj wyrobił. To weź go nastaw po prostu i no. Na drugim dałem mu dwa wrocie, mogą dać mu trzy. Że albo nawet, ja go albo nawet cztery. No przestaw go i pójdź go dalej. Te pierwsze kółko to w ogóle nie wiem, czy nie zrobię ja jego, bo on potem będzie tutaj na każdym... Potem mogą być krzaczki, wiesz? Że on będzie zgłupieje po prostu. Że jak zrobię kółko jedno? No, tak, jak ty, no, może zgłupieć. Kurde, co jest grane? Czekaj chwilkę, bo coś tu jest. Nie, wiesz co, na tym, na Courseplay ustawiasz sobie... Ustawiasz sobie najbliższy punkt. I on musi, musi już sobie wtedy radzić bez żadnego problemu. W razie czego to kurki są zapisane, bo jakby co to. No. Ile jedziesz na godzinę? Dyszkę. Dobra. Bo tak kombinowałem, słuchaj, z tymi ziemniakami, że może byśmy zrobili tak, że on nie loguje, no nie mogę. Że może byśmy zrobili w ten sposób, że jakby się udało je posortować. Posortowane byśmy chociażby może sprzedali. Chociaż przemyć. A to, co by nam zostało, to byśmy zostawili sobie... My tu sezonów nie mamy, więc tak na dobrą sprawę to możemy to zrobić w każdym jednym miejscu, bo nie wiem, czy ten silos jest multi, czy nie, ten nasz. Nie mam do tego pojęcia, właśnie będę testował, bo koło tego zbiornika paliw jest tak jakby jeszcze jeden slot. Ja myślę, że może tam wejdą te ziemniaki albo... Mhm. Dobra. Albo dobra. Kurak, ja się wycofam. Dobra. A tu masz czyli tak właściwie pusto. Poczekaj, bo... O, Wolf, dlaczego nie było cię na premierce? A pytasz chyba... Cyber, a kogo ty pytasz? Trzeba będzie to uwrocie najwyżej poprawić. Mnie nie było na premierce? Czego nie było mnie na premierze? Na premierze mojego timelapsa byłem. Jak mnie nie było? Tutaj jaki jest ten cięć, no to niefortunne te pole na te ziemniaki jest. To kurde, wiesz co, Cyber, ja naprawdę nie widziałem, że ty pisałaś i może coś przeoczyłem, najmocniej cię przepraszam w takim wypadku. Nic nie widziałem, że pisałeś.
Ja sobie wyłączę, bo mnie wkurza ten podgląd tego cosplaya. Właśnie. Nie wyłączać. Ja to muszę jakoś rozkminić, żeby to na jakiś inny z klawiatury przycisk ustawić, a nie kurka wodna, wiesz, na prawą myszę. A to jest control delayed pod tym. Czekaj, bo Cyber mi tu pisze. Nic nie będzie, jednak fajnie być na czacie, gdy jest premiera. No następnym razem poprawię się na przyszłość. Obiecuję, że się poprawię. Słuchaj, menu od cosplaya to jest Control Delete. I w ustawieniach tylko trzeba sobie zmienić. Czekaj, ja się wycofam. Czekaj. W ustawieniach cosplaya trzeba wyłączyć aktywację prawym przyciskiem myszy. I jak wyłączy się to. Sobie tu zrobię przecinkę, bo myślę, że tak będzie trochę lepiej. Myślisz? No bo kurna, jak laguje mnie, normalnie nie mogę. Właśnie widzę, że cię rzuca cię kurka wodna, miota to był jak szatan. Tak. Jest pierwszy dystans, pozwól, że będę trzymał społeczny. Wiesz co, Cyber, ja muszę nie, ciebie... Aha. Ale lepiej, żeby nie był obity. Jasne. Wiesz co, Cyber, muszę się ciebie podpytać właśnie jeszcze o te parę rzeczy dotyczące właśnie... dotyczące YouTube'a. Ale to jakoś tam prywatnie, jak się spiszemy na Discordzie, czy... Czy jakoś tak, to zapytam, jak to powinno właśnie wyglądać, bo mówię, nie o wszystkim jeszcze wiem, nie wszystko jeszcze ogarniam. Czasami jakaś podpowiedź mile widziana będzie. No właśnie też byłem zaskoczony, powiem tobie, Cyber, że było aż 4 osoby. Czekaj, wycofamy się tutaj, zrobimy tak, żeby już nam to nie zostało. No, żeby tamten nie wariował, nie? Od którego miejsca ty zaczynałeś? Tam od rogu, tak, po przekątnej, jakbyś, tak jak druga z gospodarstwa prowadzi, nie? A, stamtąd. Dobra. Aż tamten jest zablokowany. Dobra, wykipuję i go polecam odblokować. On się nie tyle zablokował, co jego trzeba pewnie załadować. Jego ładowałem. A, towar mu się skończył. No to akurat opóźnimy. No i pan, ja polecę do niego. Dobra, polecę, ja tutaj jeszcze pojadę dalej. Okej, Cyber, okej. No masz rację, może to i lepiej. No, nawiózł się skończyć. W miejscu jestem. Dobra, ja widzę, gdzie ja jestem.
Wilku, a co tam u ciebie słychać? To Cię przypominam o zostawieniu łapek i subskrybowaniu kanału, jeżeli Wam się podoba, żeby nic z Was nie ominęło w przyszłości. Będzie trzeba po nim poprawiać tym jaki. To wiesz co tam bo on na rogach zostawia mijaki. Ale to na rogach przeleci się każdy róg z osobna, jak on skończy. Ja tu dojadę jeszcze do... Te pole 51 zapisałeś mu, tak? Tak, on ma zapisane to pole, no. 51, no dalej. Ale najlepsze jest to, wiesz, bo tu jest ile ustawione. Ty ustawiłeś mu dawkę. A miał dawkę na 80 ustawioną. Jak wyłączysz sobie tą, wyłączysz widzę. Sobie mapkę. Widzę. Ale najlepsze jest to. No. Ja już sobie podjadę, także tam go ogarnij. Życie na wodzu mineralnego pod soję, to on pokazuje 0 kg. No tak. W ogóle. No tak, tylko wiesz co? A jak spojrzysz na podgląd... Oczywiście, dzięki Cyber. Również Cię pozdrawiamy. Obiecujemy, że dużo miodku nie wypijemy. Jestem dzisiaj grzeczny, ja mam tylko jeden flakonik. Ja nie mam... Oficjalnie. Traktor prowadza. No tak, oczywiście. Ja mam dzisiaj kole. O, to ty burżu jesteś. A ja... Ty normalnie burżu i ty tak się publicznie przyznajesz, że ty Coca-Colę pijesz? Nie, podziwiam cię. Tak, wiesz. Na chałupę robić. Jest napój, wiesz, luksusowy. Jak masz zgrzewkę, to może i kawalerkę w centrum Warszawy będziesz mógł wyrwać za zgrzewkę koli dwulitrowej. Myślisz? Chyba. Daję ci ojciec. Dobra, postawimy się. Niech on chociaż te 80 kilo nawiezie, zobaczymy co to będzie z tego, tak? Nie no, generalnie on tam powinien, wiesz, powinien nam nawieźć...
O właśnie, miałem pojechać inaczej. Ja się kurde obawiam, że ten kombajn nam tego pola nie obrobi. Przez to, że ono jest nieforemne. Kombajn bije. Ja bym, wiesz co, wyciął tylko tutaj tą... Znaczy, ja bym go puścił, kurka wada. Ja go tu będę pilnował, a ty rób co innego, tak? Ja jeszcze teraz zobaczę, czy Silos nam te pyry przyjmie. Ile ty tam masz? 23%. Spokojnie obrócę. No. Bo jak nie przyjmie, to wiesz, że... Jak nie przyjmie, to na pryzmę. Bo na pryzmę kitujemy, dokładnie. No. Tam jakaś hala duża jest, to będę kitował gdzieś na hala. Dokładnie. A potem się... Wiedział ja się dwie, głupowo. Aż boję się rozcieńczać. Nie wiem, czy czytasz, co Cyber pisze. Czytam właśnie, może sobie czap. Pisze, że ma dwie, aż boi się rozcieńczać Balentańsa. Znaczy się ma dwie kole. Myślał się. Ciekawy jestem, czy tu przyjmie tyle. Nigdy tyle tak, ramię, no się wyłączymy. No, że tak powiem, ja w ogóle nic nie widzę, co Cyber pisze na czacie, a tylko Wilka kurwa pisze. No to nie wiem, no bo jest Wilku i jest Cyber, także... Go poprawimy i puścimy go z tej strony. No niestety. Nie widzisz nie, Cybera? Nie, mam tylko wpisy Wilka. No niemożliwe. Jestem przyjmowany. No niemożliwe, żeby aż tak to... się dziwnie złożyło, że nie widzisz wpisów Cybera. No, ale no, mówię ci poważnie, nie widzę wpisów Cybera, tylko widzę Wilka. Jak tu nie jest przyjmowany, a zobaczymy tu. Tu jest tylko warsztat. Cyber napisał, żebyś odpalił odpowiedniego live'a. No, większy problem. I tak, będziemy fajnie wpisować te ziemiory na pyzna. On nie przyjmuje. Nie. Kuźwa wąs. To jeżeli nie przyjmuje, to trzeba kiprować na pryzmę, no a z pryzmy będziemy najwyżej się zastanawiali, co dalej. Chyba mam. Na razie, ja myślę, żeby na razie pozbierać te ziemniaki, w sumie to jest najważniejsza rzecz. Żeby tutaj zwolnić pole i można było na tym polu coś zasiać. Dobra, ja się przełączam. Miejsce na pyzmę. Dobra, ten tutaj nam sieje, to niech sieje. Tak, wiesz co... Możesz podejść i to mnie zobaczysz, gdzie będę kiprował ziemniaki. To jest dobry pomysł, przyzwy, ale wydaje mi się, że dobry. Już jadę. Już jadę, zobaczę. Zdawiam się.
On już jest pełny? Tak, on już jest pełny. Czekaj, gdzie ty jesteś? Bo ja cię gdzieś tu widziałem. Ziwa też do dupy. O, ale to było spektakularne. Stoimy. Tak skutecznie cię szukałem, że aż traktor wywróciłem. Nie gadaj. Ja tu próbuję się z tą przyczepą wyłamać. Jeszcze mam ten obciążnik, co zaraz się wkurzę i go odepnę. Za szybko próbuję się poruszać i cię znaleźć i mnie Jestem w przycina, okolicach no. kombajnu. Tak, już rozgryzłem, gdzie jesteś. Ja się tak nie wyłamie z nim. Nie ma Nie, ale opcji. wiesz co, ja myślę, że nie ma, że to się nie uda, żebyś ty to tam zrzucał w tej stodole. Jeśli już Się chcesz nie to uda. zrzucić pod zadaszenie, to właśnie o, tutaj. Pod tym zadaszeniem, pod tym otwartym. Jeśli chcesz to zrzucić, to ja bym to ewentualnie tutaj zrzucił i tyle. Mi się wydaje, że to jakoś Najwyżej jedynie ma to. sens. Najwyżej naszą sondę tylko przestawimy stąd w inne miejsce. Nawet właśnie. Kurde, no tak mnie laguje chwilami, że po prostu nie jestem w stanie kierować. Ja to teraz, jak się załam. Ty wypożyczałeś siewnik? Nie, wypożyczałeś Nie, nic chyba. ja wypuszczę kombajn. Dobra, to mamy ten. Panie boskie, no normalnie nie jestem. Muszę sobie zrobić jedną rzecz. Bo nie dam rady tutaj nic zdziałać, jeśli to tak będzie wyglądać. Coś się mam tutaj odpalone za dużo rzeczy i zaczyna mnie to wnerwiać. Znaczy, no, irytować też. Dobra, Ciebie gdzie ten zostawiłem. kurna, gdzie te frytki stoją? Tutaj stoją, dobra. Miejmy nadzieję, że będzie dawał radę jeździć. Dobra. Może teraz będzie trochę lepiej. Już niekoniecznie, bo tutaj mam pingi po prostu po. Coś mi kurde dzisiaj internet szaleje. Pada u ciebie? Nie pada nic, nie ten. Stało? Bo tak pół dnia ten śnieżek ruszył, że tak powiem. Jakoś tak, wiesz, dużego, że tak powiem, wpływ na środowisko to w Grodzie Stołecznym nie odniosło, nie? Robi się. Znaczy, Nie wiesz co, cholera. u mnie też coś tam popadało, bo nie powiem, że nie. Też popadało.
Ale to w sumie tyle, co przykryte są samochody, bo chyba na ulicy to nawet, nawet wiesz, nie, nie leży śnieg. Także no tyle. I czekałkę na ubrociu. Pewnie trzeba poprawiać to po prostu po nim, te końcóweczki, widzę, bo i mijaka trzasną, albo będzie prostował później. To tam najwyżej, wiesz, się poprawi, bo to nie jest problem, żeby... Prawi się, tak, tak. Dużego mijaka nie zostawię. No zostawia kawałek mijaka, tak, bo on już prostuje sobie, wiesz, pod siebie. Dobra. Ja jestem w sumie w tej chwili na... gdzie jestem? Na 75. I co my tutaj... Ja mam w sumie sadzarkę, więc mamy albo możliwość soi... nie jest dostępny na tej mapie, czyli bawełny nie wiesz ten. Co, ja bym się nie pitolił na... Trudno, no, jesteśmy na etapie inwestycji, tak? Brać drugi siewnik i tyle, no. No to trzeba wziąć drugi siewnik. W sumie my mamy w tej chwili siewnik. Stać nas na niego, no. Wiesz, a chcemy siać soję, tak? Tak więc takich pieniędzy będziemy mieli po żniwach trochę. Patrzę, jak on wygląda tutaj z tego... z Kernelanda. Co my tu mamy? Wiesz... Nawet nie musi być podsiewaczem do nawozu, to już nawóz możemy nawet sami rozrzucać, tak? Ale ja bym już, wiesz co, już bym ogarnął, dlatego że mamy precyzyjny farming. Na razie co prawda musimy ręcznie ustawić na tej soi, ale myślę, że to byłoby, byłoby fajnie. No myślę, że tak, że to ma sens, no bo bez tego... No... Pytanie, czy bierzemy siewnik, czy bierzemy sadzarkę? Sadzarkę mamy, bierzemy siewnik, tak? No, no to jak będzie to nam chorsza. Wiesz, no to chorsz, no. Żeby one już były jednakowe. No, dwie dwunastki i... No. No. Bo... Tam Kvernelanda, wszystko jeden. Byle 12 metrów to miało, tak? To nie już wiem. Zobacz cenowo, jak to tam wygląda. Siewnik chorsza to jest 104 tysiące. A... Tylko mówię o siewniku, tak? I w sumie na 12-metrowy z nawożeniem to jest jedyny 12-metrowy za 104, bo siewnik... A, i żeby... A, bo mamy mocne traktory, 300-konne. 300-konne i one, tak, i ten daje sobie radę, no bo ewentualnie... Ale on jest 9-metrowy, to już jest mniejszy. Nie, to bez to sensu. To jest sadzarka. Sadzarka już to jest 130. No to siewnik, siewnik byłby na razie najbardziej optymalny. Tak, wiesz, sadzarka to do czego nam potrzebna? Kukurydza, której często siać nie będziemy, tak? Słonecznik. Dlaczego? I burak. Ja bym zrobił kiedyś coś takiego, że... Dobranoc, panie Cyber. Dobranoc. Dobranoc, kierowniku kochany. Ja bym zrobił coś takiego, że potem wybudowałbym ogromny silos i tam bym ubił kiszonki z 5 milionów na przykład. No, czemu nie? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tylko będzie trzeba jakąś pomoc ze wsi ściągnąć, bo sobie dwóch to na tym nie damy rady. To sobie ściągniemy. Bo to będzie wpyte, no, bo to będzie w cholerę jeżdżenia. Odwozów, to nawet jakby jeździł kurna cosplay na... No, tak. Na Kojbanie, tak? A my tylko byśmy byli na odwóz, to i tak będzie w cholerę, bo to trzech na odwóz i czwarty kurka wodna, wiesz, na silosie i ubijanie. Bo to inaczej to nie wydoli. To coś, co siejemy na 75? Siejemy... No jadziemy w te soje, kurna. Tak.
Już się rozkładam. Wiesz co, na Ty gospodarstwie jesteś jest... siewnikiem czy Ja sadzarką? mam sadzarkę. Miałem tą jedną sadzarkę, no ale ona soję sieje, tak? Także tutaj możemy swobodnie. Puść. Narka się jest, ale no to czemu nie? A, dupa wołowa, bo tutaj jest nie skulwa. A on jest bez tego, bez kultywatora. On jest bez kultywatora, dokładnie. Bierze po tego horsza, ładuj go i ogień na płot. Właśnie, a tamten jak z tą soją na tym... Zapomniałem, kurczę, że tutaj jest... W ogóle właśnie, czy ta 75 to ona nie wymaga jakiejś orki, żeby się nie okazało, że... Nie, nie wymaga zaorania. 52 wymaga zaorania na pewno, bo tam była kukurydza, więc to musimy zaorać. I no, 50... A na razie... I 53 będzie do... 52, 53, tak, jest do orania. No. Tylko te dwa pola są do orania. I tu mamy co robić. Prędko żniw nie będzie. No wiesz, trzeba to obsiać, zanim jedno żniwa były. No nie wierzę. Co się dzieje? Tamte uwrocie zrobił elegancko, a na tym się zablokował. Wiesz co, no, właśnie tak jest, na takich nieforemnych polach, kurczę, to te kombajny, one tam sobie nie do końca dają radę. Tak, on mi tutaj tak, to ja teraz zrobię w ten sposób, że... Najpierw pojadę na naprawie, bo kupiłem używanego tego Horsza. A wyszło w sumie 80 parę tysięcy, a nie 104. No, a na pewno za 20 tysięcy nie będziesz go naprawiał, tylko za dużo, dużo mniej. Nie, no pewnie, że tak. Okay. Pieniążki jeszcze mamy, a tego fędzika wziąłeś na traktorek? Nie, właśnie go kurde nie dodałem, bo nie miałem w planach, wiesz, znaczy nie miałem w planach inaczej. Zabrakło mi czasu. No spoko. Na to, żeby... Kurde, muszę zwolnić trochę. Bo za szybko chodzę. Dobra, i napraw. Naprawa 770. To ludzi. Muszę przysiąść, kurde, do zrobienia tej paczki tych modów, tego co chcę tam wrzucić. Sylwek, wszystko to ja to jeszcze muszę wypakować, nie? Co musisz wypakować? No bo to co Sylwek tam dał, te mody, no to one są jeszcze do wypakowania. To wiesz co, najlepiej, najlepiej jakbyś zrobił sobie tak, żebyś zrobił oddzielny folder. Oddzielny i to wypakował folder. Do tego tak, oddzielnego, tak, nie? Tak, do tego oddzielnego foldera. Dlatego, że jeżeli masz, zrobisz w jednym i tutaj wiesz, z tym folderem, co teraz gramy, to będzie problem tego typu, że później nie wbijesz tutaj na farmę. No właśnie. Tam niby one się powtarzają, te modyfikacje,
ale jednak mimo wszystko są. No co on odpierd. Dlatego ci mówiłem, że jego trzeba chyba będzie puścić. Będziemy co chwila tam do niego latać. Co tu robi? A to ten środek. Już ci mówię, ten środek był następnego dnia tutaj w tej kukurydze. On był następnego dnia siane. Bo ja zacząłem wtedy na live z Cyberem, ale nie skończyłem. I potem kończyłem chyba na naszym live go siać. Już? Iwa. Dobra, ja muszę tutaj ustawić pewnie też dawkę. Ja już wiem. Kuźwa. Czego było upingolić na cztery uwrocia. Dobra, będę go po prostu musiał pilnować. Myślę, że on ze dwa przejazdy i se... Powinien później co sobie... Co on odpierdala? A czy tego puściłeś, dookoła, czy nie? Puściłem go na dwa uwrocia i potem wiesz, raz za razem. To... Może być za mało, bo on jest za długi, wiesz, na dwa uwrocia. Właśnie widzę. Ale żebyś ty widział, co on tu robi... O, jeden siewnik skończył. On to w ten sposób robi. Ja już kuźwa nic nie rozumiem, co on pindala. Mi się zdaje, że akcję kopanie ziemniaków będziemy musieli sami zrobić. Myślisz? No to zrobimy to. Najwyżej go za... Jak jest upierdliwy, to zatrzymaj go. Chodź tutaj do mnie. Na 75. Weź ten drugi siewnik. Moment. Ogarniemy sobie tutaj soję. O, rany. Muszę go zablokować, kurna, bo... O. Właśnie, tylko soję, a nie pszenicę. Nie spojrzałem. Nie spojrzałem i zacząłem pszenicę siać. Aha. No. Mówię, jak jest problem, to weź go zostaw na razie. Trzeba chociaż opróżnić jeszcze do końca. Tutaj jakbyśmy ogarniali to pole w miarę we dwóch, to powinniśmy dać radę szybko to zrobić. Dobra, w dupie z tym, ja się z nim będę mordował. Tak. Ja później w niego najwyżej wskoczę, to będziesz odbierał, odwoził to i... Muszę go złapać. Zatrzymać. Myślałem, że wiesz, że część tych ziemniaków jakby się udało, na razie krowy, to jest priorytet, tak? Ale... No, myślę, że tak. Ale później możemy pomyśleć może jakieś świnie i tak dalej, żeby coś urozmaicić trochę na... No ja nie mówię, że nie. Świnki jak najbardziej. Dobra. Opóźnią kojban. Kojban opóźniony, a jeszcze może ja musimy wyłączę. Bo to moje paliwo wlane przecież, kurde fela. No właśnie. Ja już też mam połowę paliwa w tym moim John Deere. No dobra, Wilku, dzięki, że wpadłeś. Również życzę miłej nocy. Tyż boss.
Oczywiście przypomina ma łapeczka w górę. Zanim do ciebie przyjadę, muszę to poprawiać po tym trybie. To weź popraw tam, a ja tutaj będę działał. Łapeczek w dół nie przyjmujemy, natomiast w górę bardzo chętnie są mile widziane będą. Łapeczki. Jak najbardziej. Tobie jak tam dzisiaj dzionek mija? I na spokojnie dzisiaj. Na spokojnie, trochę ogarniania mieszkania. Jutro do mnie na rodzinkę przyjeżdża w odwiedziny. Tak. Jakieś tam drobne zakupy, jakieś coś tam jeszcze. Kurde. Chciałem się napić i patrzę, że jadę po prostu. Jakby tutaj nie była kola, tylko coś jeszcze. Ola z domieszką. Z domieszką, dokładnie. Muszę to poprawić. Ja dzisiaj rozebrałem już choinkę. Zbyłem się. Choinkę. Drapaka. Nie, to u mnie jeszcze ma igłę, o dziwo. Powiem ci, że w zeszłym roku miałem jodłę. W tym roku też mam zresztą jodłę. Ale w zeszłym roku miałem taką jodłę, która do trzech króli nie dotrwała. Jak w nią kurka wodna, wiesz, koło Sylwestra się niechcąco stuchnęło, tak właściwie nic na niej nie zostało. Taka bardziej barta jest. Słuchaj, ja swoją chciałem dzisiaj wystawić na Eliksie. Na zasadzie sprzedam choinkę do złożenia, do samodzielnego złożenia. IKEA, no. A jak? Cwaniura. Chociaż wszystkie igły dałbyś w komplecie? Tego nie gwarantuję, ale myślę, że sporo większość. By było. Większość w każdym razie. No, no u mnie jeszcze całkiem spoko ta jadełka wygląda, nie jest, nie ma tragedii. Nie, to moja po prostu tak opadła w tym roku. Zawsze mieliśmy dość długo, od któregoś roku to nawet do początku lutego stała. Także jakoś nie chciało się jej rozbierać, a wyglądała całkiem nieźle. No, nie lagować mi tutaj. Dzisiaj ją rozmontowywać, ale że właśnie się zapowiedział mój brat cioteczny wraz z dzieciakami. Mówi, nie no, to trudno, to jeszcze niech dzisiaj postoi, może jak jutro będę miał siły i chęci, to jasne. Ją jutro rozmontuję, aczkolwiek no, wyrok zostanie wydany, najdalej zrealizowany w poniedziałek, tak? Jasne. No ja w tygodniu już nie dałbym rady. Jak człowiek mieszka kurna, wiesz, w bloku i to jeszcze, wiesz, Wielkoputowiec, kurka wodna w Warszawie, na Ursynowie, stary gierkowski budynek. Aha. No to ten metraż duży nie jest, tak? Nie, no tak. 53 metry, tak więc wiesz. Taka choinka, kurka wodna, to jednak jest mebel, który miejsce swoje zajmuje. No tak, jej funkcja już została spełniona. No. Dzięki za łapaczka. No, bardzo. Tak więc...
No mówię, no najdalej po... Kurna, jak on tu pozostawiał? Cicho, wszystko jedno. Ja to, wiesz co, zawsze po nim poprawiałem na tej zasadzie, że jechałem na ukos do Uwroci, do rogu pola i po prostu tam poprawiałem. Zazwyczaj tak to ogarniałem i jak grałem na singlu. Ty wiesz, on stawiał, kurna. Takie spore paski. Nie Muszę wiem zobaczyć. czemu. A ty mu dajesz, jak mu generujesz kurs, dajesz, to wiesz, jak ma 12 metrów robotną, to mu dajesz 12 metrów, czy mniej? Wiesz co, ja mu dawałem 12 metrów. A to może dlatego on takie porobił, bo ja kurna robię na mniej. Daję mu 11. Wiesz, on wtedy trochę ciaśniej jeździ, ale robi zakład, nie? No. I wtedy tych mijaków właśnie jest mniej takich w środku pola, że ci taki pasek niedosiany zostawia, nie? Jeszcze muszę rozkminić, jak to tych dwóch naraz puścić, bo chyba coś źle zrobiłem. Po prostu zrobiłem na drugą maszynę kopiuj kurs, a powinienem mu dać wygeneruj mimo wszystko, tylko że właśnie Nie, jednym. robisz kopiuj. Dobrze A to on jechał, zrobiłeś. ale to on jechał w całym kursie co ten pierwszy. Nie wiem czemu. Ale to musisz tam ustawić, bo ustawiasz maszyna pierwsza, maszyna druga. I on wtedy Aha. zobacz, jak wejdzie się. Ja tutaj. Wchodzisz w generowanie kursu. I masz taką zakładkę, kilka maszyn. Chwila. Przełącz sobie na lewika. I tutaj masz kilka maszyn. Tak? I musisz sobie to ustawić, że tutaj tych maszyn są dwie. Tak. Tak? Jak to ustawisz, to puszczasz pierwszą maszynę, tak, tu gdzie jest ten, i potem puszczasz drugą maszynę i one powinny jeździć. To możemy spróbować nawet tutaj zrobić. Ja co prawda dawno już tego nie robiłem, ale myślę, że bez problemu dałoby radę. Możemy na próbę, wiesz, zrobić taki Nie, mecz, no spoko. żebyś zobaczył po prostu, wiesz, jak to No tak, powinno ale jak wyglądać. ustawisz kilka maszyn, dwie, i gdzie się robi taka zakładka, że masz ich tam do puszczenia? Jeden jedzie jako pierwszy, a drugi jako drugi. Jak przyjedziesz do mnie, to zaraz wygenerujemy i spróbujemy zrobić taki mek. Na próbę, tak? Bo one nie muszą tu jechać, nie wiadomo jak, No tak. ale zrobimy taki meczek, Chwila nie? tu zajdzie. No. Dla tych mijaczków troszkę porobię. Nie, bo chciałem przyspieszyć, ale nie wiem właśnie, czy dobrze jest. Albo faktycznie jego puszczać trzeba będzie ciaśniej, żeby później poprawiać po nim, albo po prostu robić wszystko generalnie samemu. Można go puszczać. To ich trochę ciaśniej puszczam, tak? Bo wtedy po prostu. No co z tego, że mam. O, ale mnie zlagowało. Wiesz co, Ciągnie zapis ci był. masz. A, to dlatego. Ciągnie maszynę niby 12 metrów, tak? Ale jak mu dajesz szerokość roboczą, daj mi na to. Ja to nawet 10,5 wtedy daję. I on po prostu jeździ sobie tak, jakby miał 10,5 metra, tak? I masz wtedy, wiesz, 1,5 metra Wiem. zakładu. Bo z każdej strony niby po 75 cm, tak teoretycznie, ale to wtedy to według mnie zdaje to egzamin. O, na tych góreczkach to tu nam kurne maszyny jednak po 400 koni będą potrzebne. Pod górkę tą słabo. Słabo, słabo O, idzie. idzie dycha, jeszcze nie ma tragedii.
Ja ostatnio na Bergman kosiłem pole. Kurka tam nie jest duża. Dużo mniejsza niż tutaj ta. No, tam masz taki kombajnik starawy, stary, kurka, ale wodna, nie polan. To wiesz co, nie kombajnem, tylko normalnie trawę kosiłem, więc tam... Ja sobie tam kupiłem kronę, ten zestaw kosiarek. I takim... Jak zaczęto kosić, to się okazało, że oczywiście zapomniałem o tym, że już przekosiłem tymi kosiarkami tam, wiesz, dwa takie sporawe pola i oczywiście nie naprawiłem tego, tak? No więc to ona już po dupie dostała, nie? Tak, więc w pewnym momencie to było tak, że i do 3 na godzinę spadła prędkość. Oj, 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 oj. Więc po prostu była katastrofa. Patrzę, że tutaj już jakiś tak potężny kupniaków nie ma, to szkoda, że ja tutaj jeździł, czas marnował. Tak, nawet słuchaj, na takim polu jak zostanie tam kawałeczek jakiegoś mijaczka czy coś, czy pustego miejsca, to te, się te obrzeża te obrzeża po prostu chcę dojechać, bo tu i niedokoszone jakieś kawałeczki widzę są. Do to, gdzie niedokoszone, to trzeba przejechać, żeby nie tak, było problemu. Tak, żeby je skasować, bo się będzie header, kurna, zapychało. I proszę, i mamy 3 łapaczki w górę. Nie no, to bomba. Bardzo dobrze. Jedna bomba. Dobrze, bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Parę się jeździ. Przepraszam bardzo, mi perdę zaszło. Jak którejś pięknej niedzieli dostaniesz telefon, dawaj kurka wodna nad Narew. No tak, bo wiesz co, tydzień temu mi stwierdziłem, że nie będziemy siedzieć w domu w niedzielę. Siedliśmy w samochód, no pojechaliśmy co prawda tylko do Nieporętu, tak, to wiesz, niedaleko. No. Nad jeziorko, nad Morze Zegrzyńskie, warszawskie. I tak wiesz, tam jedziemy, jest... mówię, kurna, przecież o tej porze roku to tam nikogo nie ma, nie? No chłopie, w takim byłem szoku, jak że zajechaliśmy na parking, bo na parkingu było ciężko miejsce znaleźć. No to nieźle. To znaczy, a jeszcze jak, się sąsiadowi wsiewkę zrobiłem. Oj tam. No, a jeszcze jak zobaczyłem kilka grup morsów, które wiesz, morsowały, to powiem ci, że zrobiło to na mnie wrażenie. Znaczy wiesz co, morsowanie stało się bardzo popularne u nas. Powiem ci, że wśród moich znajomych sporo osób morsuje. Natomiast ja jakoś nie mam na tyle silnego samozaparcia, żeby włazić do zimnej wody. Moja słaba, silna wola, kurka wodna też mi na to nie pozwala, nie że pozwala. Tak powiem. No, bo może nie to, że słaba, silna wola, tylko raczej instynkt samozachowawczy, aczkolwiek korci mnie, żeby spróbować, nie? Tylko, że to jednak według mnie fajniej by było, jakby jednak trochę tego śniegu było na zewnątrz, kurde. To jakoś taki efekt inny, nie? No pewnie tak. Klimatycznie byłoby na pewno inaczej. Już co, tylko dla mnie to jest mniej więcej porównywalne z tym, że ze skokiem ze spadochronu. No. Po co ze sprawnego samolotu wyskakiwać? Zresztą on leci, sprawny jest, to po cholerę z niego wyskakiwać. No masz przystanek na żądanie. Tak. Że wiesz. Tak samo tutaj.
Coś w tym musi być. Coś w tym musi ja być. Powiem tobie, że są pewne rzeczy, których staram się, znaczy generalnie unikam. Latanie samolotem, tworzenie do zimnej wody. To rozumiem, że na polski Bałtyk nie jeździsz. Nie, wiesz co, bywam, ale niezbyt często, tak? Bałtyk nie jest głównym celem podróży wakacyjnych naszych. Prędzej są to góry niż Bałtyk. Tam przynajmniej w górach, nawet jeśli ta pogoda jest do bani, to jest co robić. Tak, bo najwyżej założysz jakieś, wiesz, przeciwdeszczowe ubranie. Jakąś kupajkę tak. I poszedł. Tak? I pójdziesz sobie. A nad naszym morzem, jak cię złapie deszcz, a jeszcze ja mam takie szczęście, że jak wyjadę nad nasze morze, a szczególnie tutaj gdzieś w okolice naszego słynnego Władka i tym okolicznych jakichś wiosek, no to kurde, jak ja tam pojadę, to będzie lało przez tydzień. Więc aha, mam to, jechać... to daj mi w tym roku znać, kiedy nie, będziesz nie, jechał. Nie wybieram się. To wtedy ja nie pojadę. Nie wybieram się, powiem szczerze. Staramy się. Od X lat jeździmy właśnie nad Bałtyk. Od lat 6 jeździmy w ogóle pod namiot, to mi się w ogóle hardcore. No to już jest hardcore faktycznie. Ale ja, jeżeli ktoś nie jeździł pod namiot, to polecam. Czuję chwileczkę, czuję moment. Jak coś, to za 5 minut jestem. Dobra, dobra, okej, w porządku. Jeszcze właśnie...
Więc ludzie, już wróciłam. Jakby coś, to powiedzcie mi, jak wygląda z jakością nagrania. Sorki, już jestem. Już jestem. Lecimy dalej na pole. Będziemy siać. Soję. Mam nadzieję, że Timba nie zaginie w akcji. Bo ja sam na tych polach to tutaj niewiele zdziałam. Dajcie znać, czy wam podoba się ta mapka, czy chcielibyście coś więcej zobaczyć. Ogarniemy dalej.
Mięsorki, słuchajcie, bo były małe problemy techniczne. Już wracam. Teraz powinno być już ok. Zresztą dzisiaj tutaj szaleje nam strasznie internet. Coś tu jest nie. Co nam tutaj YouTube wyprawia. Dobra. Staram się teraz. Teraz już powinno być w miarę ok. Także na tą chwilę, słuchajcie, jesteśmy na dorobku, więc siejemy wszędzie soję. Tylko na jednym polu będzie kukurydza. Musimy zarobić trochę kasy, żeby móc realizować cel z krowami. A soja da nam możliwość szybkiego zarobku. Miał mi pomóc, zniknął. Okay. Tak to jest. Jestem, już do ciebie pędzę. Dobrze. Kimba, jesteś? Jestem. Mówię, że już do ciebie słuchaj, pędzę. A weź zobacz, jak jest na podglądzie, jak będziesz miał możliwość, jak jest z jakością obrazu, czy jest w porządku, czy klatkuje. Tu dostaję sygnały, że coś jest słabo. Ja mam na telefonie na 720, bo tyle mogę dać najwięcej. No. Nie wiem, czemu nie mogę dać więcej, no, po prostu tak jest zrobione. I idzie na telefonie, idzie płynnie, na komputerze nie wiem. No to słuchajcie, to ja muszę coś zobaczyć. Na chwilę się wyłączę. Momencik.
Halo, halo, już jestem. Jestem ja, już startuję za tobą. Dobra. No, w każdym razie faktycznie już jest ok, bo tutaj dostałem w domu sygnał, że jest słaba jakość, ale to była wina ustawień YouTube'a w telefonie. Nie idzie, idzie spoko. No, tak mi się wydaje, że powinno być płynnie, bo było wszystko dobrze poustawiane, więc nie powinno działać źle. No. No. Ja myślę, że jak zrobilibyśmy, wiesz co, jak tutaj zasiejemy to wszystko, ogarniemy sobie te pola, po następnych żniwach, no bo teraz to już trochę słabo z kasą stoimy, no. Na to, żeby porwać się na... Chociaż nie, czekaj, a ile kosztuje ta obora? Bo mieliśmy kupić na razie na dzień dobry nie tą dużą oborę, tylko tą oryginalną na 200 sztuk, nie? Tam chyba 200 można mieć. Ona chyba kosztuje 100 tysięcy. Jakby ona kosztowała 100 tysięcy, no w sumie tylko my nie mamy, trzeba byłoby zrobić siano, żeby chociaż czymkolwiek je na dzień dobry karmić. No. Tak? Tak, jeżeli obora będzie z gracingiem, to jesteśmy w domu, tak? Bo chociaż kawę będą miały. Bo ona musi wyrosnąć. No tak, ale mamy tą łąkę, więc tą łąkę będzie można ogarnąć. Tylko nie mamy sprzętu, wiesz. Kosiarkę, żeby kupić fajną, która będzie nam, no tego wiesz, Fernlanda, tego Wikona, czy tam nawet z modu, czy nawet tą klasa, co jest, tak? No to musimy mieć 100 tysięcy. Do tego jakiś chociaż no to... no tak, nie mamy strychu. Znaczy nie wiem, czy nie mamy strychu. Global Company to my nie mamy tutaj nic. Mamy tylko tę zagrodę i zagroda dla krów. Ta na 200 sztuk kosztuje. A, ona kosztuje 300 tysięcy. Na 200 sztuk? Tak. To nie ma sensu, bo ta z Global Company na 2000 kosztuje jakieś 300 tysięcy. No dobra, to i tak na razie musimy sobie ogarnąć tutaj pola. Jak ogarniemy te pola i następne żniwa zrobimy, to wtedy dopiero będzie można powalczyć z krowami i tyle. Na razie ja bym przygotował, bo tak, trzeba będzie, tu sporo będzie roboty przy kukurydzy. Żeby, wiesz, zebrać kukurydzę i zrobić z niej kiszonkę. Trzeba zrobić siano i dopiero ewentualnie pomyśleć o krowach. Zgadza się, trzeba się do tego przygotować jakoś tak. No. Sensem, a nie. A w międzyczasie najwyżej na następnego live'ika wrzucę już tą modyfikację na tą oborę z Global Company. Bo ona tam jest jeszcze dodatkowo z tą, możesz kupić, można do niej wstawić tą maszynę do karmienia, tak? Mhm. No ale wiadomo, trzeba mieć kiszonkę, trzeba mieć słomę, trzeba mieć siano. Bez tego...
Mi Wiesz Boba. co, to na jednym z pól, i to ja bym poszedł, żeby tam, gdzie była kukurydza na przykład, to bym tam zasiał pszenicę. Pszenicę albo... To da nam to albo coś, co da owiec. nam. Coś, co da nam słoma. Dokładnie. No jak jest zboże. No. Można tak zrobić. Wiadomo, nie napchamy całej obory krów na 200 sztuk. No bo to troszkę... No nie, ale to wiesz... 50, nie? Dokładnie, niech będzie 50, od czegoś trzeba zacząć, a potem spokojnie to wszystko będzie, wiesz... Będzie bujać. Będzie się bujać, tak? Od czegoś trzeba zacząć, nie od razu dużym zbudowano. Oto właśnie chodzi. Ja tutaj na końcu tak siedzę, tego klinika, że tak powiem, wyrabiam, no. Dobra. Kogoś go obrób, ja już też tutaj myślę, że jeszcze ze dwa, jakbyśmy we dwóch przejechali, to ze dwa, może trzy przejazdy i byłoby byłoby to pole zrobione. Myślę, że tak. No, a wracając do tych naszych wojaży wakacyjnych, no to mówię, jak pod namiot nie jeździłeś, to ja polecam. Wiesz co, ja pod namiot to my jeździliśmy, bo mamy działkę na Mazurach. Chyba zapis był. Mamy działkę na Mazurach, więc jeśli już to pod namiot jeździliśmy jeszcze jakiś czas temu, to jeździliśmy właśnie na działkę, bo tam jest taka działka, gdzie niby rekreacyjna, ale tam ciężko jest z zabudową, bo nawet prąd jest niedoprowadzony do tego miejsca, bo energetyka nie jest zainteresowana. Twierdzą, że jest to dla nich nieopłacalne. A, bo to jest działka rekreacyjna, tak? Tak. Znaczy ona w ogóle nie jest przekształcona jeszcze na rekreacyjną. To jest, wiesz, normalnie jako łąka, bo ktoś to po prostu, wiesz, posprzedawał na działki. A ile was tam, ile was tam jest na tym placu działkowym? To znaczy, wiesz co, to jest tak, że cały ten cypel, na którym jest, to tam w sumie, nie wiem, pewnie około 10 osób by było, nie? Mało. Ja mam działkę w Prażnowie, niedaleko Warszawy. No, mam 30 km spod domu, tak? No. Tylko, że to jest o tyle fajnie, że to jest, wiesz, w lesie. To jest działka w lesie, kurna, wjeżdżasz 1,5 kilometra, zjeżdżasz z tego, z asfaltu w las i... No dawaj, leć. Jest więc. My tam mieliśmy dokładnie ten sam problem. Wiesz, ktoś posprzedawał, no co jest? Ktoś posprzedawał, rozumiesz, łąki, nie łąki, po prostu na działki rekreacyjne, to też było przekształcone na działki rekreacyjne po prostu, tak? I jak się starałem o pozwolenie na postawienie domku, tak, czyli nawet letniskowego, to musiałem mieć pozwolenie na budowę. No jak pojechałem do elektrowni, no to mi powiedział wprost: panie, no, pan jako jeden, to nie jesteś dla mnie klient, tak, bo to jest działka rekreacyjna, pan będziesz korzystał z tego sezonowo. Ten pobór prądu będzie, wiadomo, w sezonie troszkę większy, ale no nie oszukujmy się, dajmy na to pół roku, ta działka będzie stała, no, nieużywana i tego poboru prądu nie będzie. Ale będzie was więcej, to wtedy już możemy myśleć. No i nas tam było po 50 tych działkowców, tak? No. I my założyliśmy stowarzyszenie. Wybraliśmy się tam wszyscy. Wiadomo, że to była inwestycja, tak? Trzeba było pieniądze wyłożyć. Zebraliśmy tą kasę. Zebraliśmy się w 50 jako, i zawiązaliśmy jako się jako stowarzyszenie. Jak już się zawiązaliśmy jako stowarzyszenie, tam było nas 50 osób, mówię, to już wtedy byliśmy dla
tego, no, że tak powiem, dla elektrowni klientem. Ty, bo ja 15 na godzinę tylko jadę. Czemu? Ja nie mogę więcej. Kurde, to może jego trzeba naprawić. No normalnie to 18 na godzinę powinien zasuwać. A dlaczego ty masz taki fajny siewnik, a ja mam taki bazie? Nie, ja się nie bawię. A jaki ty masz siewnik? Ty nie masz tego samego co ja? Nie. Ja mam chyba w takim razie 9. No pewnie, że tak. 9 masz? No, no oczywiście, że tak. Ja się zatrzymam, stań koło mnie. Nie, 12. Nie, no to nie, to jest dokładnie. To jest dokładnie to samo. Ten sam. To samo. To wiesz co, czekaj, poczekaj, wejdę do tego. No, teraz to ja zobaczymy. Bo może jego trzeba zwyczajnie. Ja muszę traktor naprawić, bo ja mam traktor rozdupcony. Albo ty masz traktor. To weź go napraw. A jak ja mam to zrobić? A wejdź do garażu, albo czekaj, no to już wchodzę. Garaż posiada na przedmioty i to jest. Ty masz tego 8R? Czy 6? Nie, ja 6. To tu jest ten. To już jest naprawione. Ja swojego no jeszcze, też jeszcze naprawię. Jeszcze siewnik napraw od razu. I naprawimy siewnik. Napraw. Tu jest naprawione. Dobra. Ale my te siewniki tu mamy 9-metrowe, nie 12. Jak? 9. No tak. Prąd to 9 dc. One są 9-metrowe. No nie gadaj. Kurde, to co, ja się pomyliłem jak kupowałem? No. Może sprawdziłeś jaki je mamy w jaki mamy i po prostu kupiłeś ten sam. Słuchaj, no, damy radę na 2 dziewiątki, tak? Ach, kurde, wiesz co? Nie, już wiem, co się stało. Jak patrzyłem na... Tak, bo chciałem, żeby były te same. Te same, no. Miałem, wiesz co, ustawionego na tego Lemkena niebieskiego, który jest obok. Tylko on jest bez nawożenia. No, 18 to co innego. Ale dobra, słuchaj, nie jest źle. Za dwa sezony się wymieni. Dokładnie. A tu jest jeszcze jeden plus taki, że wiesz, że za jednym przejazdem mamy dwie rzeczy zrobione. Bo co z tego, że ten Lemken ma 12, jak później, jak on wiesz, jak on nie ma nawożenia. Natomiast fajniejszą opcją jest ten 15-metrowy. Ja mam ją na singlu. Jeszcze raz, jeszcze raz? Ta 15-metrowa Amazonka. Amazonka, no. Ja mam ją na singlu, jest całkiem spoko. Tak, bo ona, nią się bardzo fajnie robi, ona jest bardzo zwrotna. Fajnie się ogarnia to. No to jeszcze jeden przejazd i będziemy mieli pole ogarnięte. Jakoś to leci. Tak patrzę, mówię, kurde, jak na 12 metrów to strasznie zgrabny ten musiewnik, nie? Kurde, to ja źle spojrzałem w takim razie. Siewnika ukradł. Tak. Sylwek się kręcił, kurka wodna i zachachmęcił. No. Ze szlifierką latał, wiesz, i poobcinał nam. Tak, z kontóweczką kurka wodna, tu gadka szmatka i no. Tu wiesz, tu o tym, tu o tamtym. Tak, i po 3 metry siewnika zapindolił. Na Sosnówce pewnie będą składali. No, to wiesz, ruska mapa, podrutowane wszystko, kurde, to. No. No byłem tam dzisiaj u nich na chwilę. Wpadłem. Powiem, że oj, to tak nie leży ta mapa. Sorry. To znaczy, wiesz co, no...
Znaczy jest taka, wiesz, no jak na starą mapę, tak, na małe maszyny i tak dalej, ale wpadłem, bo mieli ten fajny kombajn Fiat Egiri. Ten, który on się ustawia do nierówności terenu. Zarówno header może sobie pochylać, jak jedzie, załóżmy, wiesz, tam po jakimś nachyleniu. I tak samo, słuchaj, jakbyś podjeżdżał nim pod górkę, to jemu tył się podnosi i on cały czas jedzie wypoziomowany. Jeden Co poziom prawda, jedzie, on co? jest malutki, on jest mały, więc on się nadaje raczej na małe gospodarstwa, bo on ma tam O. header bodajże niecałe 5 metrów, czy 5,5 metra, jakoś tak. Wiesz, bizon ma jeszcze mniejszy, tak? Ja muszę niestety jechać się zatankować, No, to ja się bo mi się zatankowałem. skończyło. W każdym razie, ale jeśli chodzi o takie, wiesz, takie udogodnienia na jakieś górzyste mapy, no to jest naprawdę fajne. Fajne jest też to, że ma tam, wiesz, wszystkie te pokrywy i tak dalej otwierane, także można tam, wiesz, zajrzeć, tam wszystko, wiesz, się porusza i tak dalej, także pod względem wizualnym jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Także na takiej mapce myślę, jak Sosnówka, to on się tam będzie sprawdzał. No, mi osobiście ta mapa jakoś tak. Ja się do niej przymierzałem ze 3 razy. I co ją przeglądam, nie pasuje mi, tak? Jasne. Nie wiem czemu, po prostu mi się nie podoba. Wiesz, ile osób, tyle upodobań i tak No, dalej, nie? dokładnie, Znaczy, dokładnie. ja tam byłem na chwilę, więc wiesz, no mapka jak mapka, tak? Może jakoś szczególnie się niczym nie wyróżnia. Pewnie te pola, znając życie, można sporo popowiększać, bo to No, jest tak. No. tak. Ale ja tu przerobiłem w farmingu sporo pól i mam być szczery, to znaczy pól, mówię mapek, nie pól, sorry za przejęzyczenie. To tak na dobrą sprawę, nawet mapki, które są naprawdę fajne, tak? To Sandy Bay, czy jeszcze tam inne ogrywałem, ale jakoś bardzo szybko mi się nudziły. No nie wiem, jak to nam się szybko znudzi, bo to może być tak, że wiesz, no ja na singlu i teraz no, bo tam gram na sezonie, tak? Wychodzi mi wszystko kurka wodna, po zmianach idę w rzepak. Mam tych pól, a się zatrzymam, jak spojrzę w mapę, żeby ci powiedzieć, które mam pola. I też mi chodzi po głowie, żeby jednak sprzedać tą farmę z krowami, co mam. I właśnie wszystko przenieść tutaj. Właśnie zbudował farmę. Nie wiem, czy jest sens, żebyś tu jechał. Mam pola tak. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Mam tutaj na dole taki land, gdzie jest pole 132, 133, 131. Ale tu mam jeszcze do wybrania słomy z jednego pola i rzepak z drugiego i ten land sprzedam właśnie. Zamiast za ten land kupię co innego. I tak mi chodzi po głowie właśnie 54,55 albo 49,50. Czyli no tak mam od 81 do 75 całą tą stronę, te pola. I powiem ci, że no zarobek z tych pól będzie kosmiczny. Będzie kosmiczny, no. Jeżeli ja z jednego pola zebrałem nie w pełni nawiezionego, tak, po precyzyjnym farmingu.
tam na 85 do 90% maksymalnie jęczmień zebrałem i mam prawie 300 tysięcy litrów jęczmienia. Mhm. Mówię o jednym polu. To no to mam 300 tysięcy, tak obsiub, wiesz, nie muszę czekać na zapotrzebowanie, tak? Uh-huh. Będę sprzedawał to w zimie, to mogę mieć nawet 400 tysięcy. A będę miał tych plonów dużo, dużo więcej, bo będę miał jeszcze owies z jednego pola i to też tego 77, czyli tam jest trochę terenu. Do tego będę miał rzepak z dwóch pól. No, czyli tej kasy będzie. No tak, tak. Tak więc dlatego myślę, że... A wiesz, a tam, gdzie mam, jest ta farma tych krów, tam ta farma, to na te pole mam jednak kawałek do jechania. I dlatego sobie stwierdziłem, że mimo, że tamta obora jest... No, tam to mnie przede wszystkim urzekło to, że pastwisko jest. To jest pastwisko, kurka wodna... Nie takie przy oborze, tylko to jest pastwisko tak jakby oddzielne. Te krowy sobie z tej obory wchodzą, wychodzą na to pastwisko, przez drogę idą. Tylko właśnie nie ma trawy na tym pastwisku. Co z tego, że ją wizualnie widzisz, jak nie ma tego grazingu, tak? No. I ja muszę tą trawę fizycznie krowom dać. No i to mnie właśnie troszkę zraziło. Jeżeli je karmisz TMR-em, no to... To nie musisz, tak? No nie muszę, zgadza się, ale wiesz, jeżeli masz full roboty i się zapomnisz tam im dorzucić tego TMR-u, tak? No to masz zawsze tą trawę na pastwisku, która ci w pewnym stopniu załatwia sprawę, tak? Bo jeżeli mają wodę, mają trawę, no to nic się nie stanie. No tak, tak, dokładnie. No, a powiedz mi, bo ty na tym Hof Bergman, no. Tam żeś sobie zwoził z pomeluzem? Tak, jest coś takiego, że zwozisz... Ja mówię, kurna, ja mówię, zamiast strychu to masz taki fajny ten i sobie będziesz mógł sobie, a to jest tak a la kompostownik po prostu. Jest, tak, to jest kompostownik i tam możesz sobie zwieść słomę. Nie wiem, co jeszcze można tam zjeść. Jeszcze raz? Nie wiesz jeszcze, co to przyjmuje, tak? Nie wiem, co jeszcze to przyjmuje, tak? Wiem, że na pewno przyjmuje słomę. Normalnie robisz sobie z tego kompostownik. I ja podejrzewam, że... Nie no, ale słomę w każdym razie na pewno, bo tam jest jeszcze coś takiego, że słomę to on ci robi też z soi. O ile tutaj na tych mapkach na soi nie masz słomy, o tyle tam normalnie ze soi robi ci słomę. Czy jak mi powiesz, że z rzepaku robi słomę, to już w ogóle będzie bomba. Wiesz co, nie wiem, czy robi z rzepaku, w każdym razie na pewno robi z soi słomę. Tam jest, kurde, tyle możliwości, wiesz, no, robienia różnych innych rzeczy na tej mapce, że na razie nawet, mówię, Alpinę odpuściłem sobie, poszła w odstawkę. Ale ci się nie dziwię. Poszła w odstawkę. Chociaż mapka mi się podoba i tak dalej, ma jakiś tam potencjał, ale ponieważ tak, trochę ogrywam z Cyberem, tak, tego rolnika z Alp, więc grywam na tej mapce. No i tak na razie stwierdziłem, że sobie odpuszczę. Tak, bo to za dużo też, to nie jest zdrowo, kurwa. No, znaczy, tam jest jeszcze jedna rzecz. Tak jak mówiłem wcześniej, że zacząłem sobie, wiesz, ogrywać odcinki, tak? Na tej mapie. No i skoro nagrałem jeden odcinek,
No to już nie chcę niczego tam zaczynać, tylko po prostu pójść w odcinki. A że ostatnio cienko z czasem, żeby to wszystko No wiesz ogarnąć, no to na razie ten odcinek w pat 1, taki wiesz próbny, może nie, nie najlepiej, nie najgorzej, ale zobaczymy jak dalej będzie to wyglądać. Jedziesz do mnie? Ile masz w kombajnie? Stówę. Stówę, no. Już grzeje. Ja będę ciął pod prąd, że tak powiem. Dobra. No i dlatego na razie tamto odpuściłem sobie, a tego Bergman próbuje wiesz zrobić. No później ten kompostownik to masz dwie opcje. Albo sprzedajesz i to będzie jakoś tam... No nie ma sensu sprzedawać, jak to masz kurna darmowy nawóz, tak? No albo... Tylko że tu właśnie... Tylko wiesz, zależy od tego co potrzebujesz, bo jeżeli potrzebujesz kasy... No tak, to możesz to sprzedać, ten kompost. To kompost normalnie możesz sprzedać i to całkiem nieźle wychodzi tam. Cena nie jest zła. Poza tym jest jeszcze kilka innych rzeczy, naprawdę fajnych. To, że na przykład to, co wyprodukujesz, czyli nie wiem, sery, ziemniaki, nie wiem, coś tam jeszcze, to masz kilka domostw, w których możesz to sprzedać. Normalnie jedziesz do kogoś tam na posesję i są triggery, tak jakby takie skrzynie prowadzące do piwnicy. I tam możesz normalnie sprzedać swoje jakieś tam, wiesz, dobra. Pod twoim domem jest piwniczka winna. To jest piękna sprawa. Normalnie wchodzisz i jest taka kamienna piwniczka i tam możesz trzymać właśnie wino, bo podobno wino można tam wyrabiać. Ja jeszcze do tego nie doszedłem, bo naprawdę mapka ma niesamowite możliwości, wiesz. No. Tak, zaraz kupię piłę, kurka wodna, to zaraz zrobię porządek z tymi drzwiami. No to jest trochę wkurzające, nie powiem. Na tej mapce te żywopłoty takie kolizyjne. Tam żywopłot to pal go licho, kurna. Damy radę. Szarpi pracuje cały czas. No i z takich zwierzęta to oczywiście też jest fajny temat, bo oprócz kur możesz mieć kaczki, gęsi. Słuchaj, także tutaj jest naprawdę spoko. Do tego wszystkiego byki, gdzie produktem ubocznym byków jest ich nasienie. Za 1000 litrów, tam ostatnio była cena 151 tysięcy. Płacą. Zbiera. Słucham. Kto zbiera? No właśnie się też zastanawiałem. Już tak ci powiem od razu. Ostatnio się zastanawiałem i tam znalazłem, nie pamiętam kto robił ten film. W każdym razie też padło to samo pytanie, tak? Kto zbiera? Czy mają jakieś pokoiki te byki, czy jak? Ale w każdym razie mówię, no naprawdę, naprawdę możliwości jest od cholery. To nieźle. Na gospo masz też, dobra, mamy stówkę. No ja walczę, żeby przyczepę do końca opróżnić. Aha.
Wiesz, bo nie chcę, żeby ta pryzma była rozlana tak nie wiadomo dokąd. Tylko jakoś tak w miarę zgrabnie chcę ją zrobić, nie? To może ja wezmę te drugie, to sobie tam powalczę, a ja wezmę może te drugie przyczepkę. Już jadę do ciebie. No dobra. Mówię, Sharpie zaczął walczyć z powrotem z mapą, już jest na... Zesłał ją do testerów nawet. Tak więc już jest nieźle. Miejmy nadzieję, że w lutym trafi do obiegu. A tam jesteś na tej jego grupie na małpach? Znaczy, wiesz co, ja go mam w obserwowanych na YouTubie, natomiast chyba nie jestem, nie logowałem się tam nigdzie. Masz to dołączyć do tych małp, bo tam na pewno na małpach będzie przede wszystkim tam da nam mapę oraz i każdy upgrade najpierw będzie chodził tam. No, to tak samo jak Błażej Wardyński, to ten od Zielonej Krainy. Jeżeli mapy nie widziałeś, polecam serdecznie. Wejdź do Błażeja i tą mapkę sobie wziąć od niego. Wiadomo, że wtedy jest nieprzerabiana i ma fajny klimacik polski, naprawdę. Jest pod takie średniawe maszyny. Nie pod te byki największe. Ja zacząłem trochę tam robić na takich dużych polach i to, co mnie trochę, trochę, że tak powiem, drażniło w tym temacie, to to, że w pewnym momencie staje się to monotonne, bo jak masz ileś tam hektarów do pokuszenia jednego, to no, nie ma tej zmiany, tak? Robisz po prostu, kurde, parę godzin, a szczególnie jeszcze na singlu, robisz tak na dobrą sprawę jedno pole, nie? To się zgadza. No, oczywiście można to wrzucić na crossplaya, tylko że wtedy już ta rozgrywka jest na zasadzie takiej, że ktoś robi za ciebie, tak? Ja to traktuję jako tego crossplaya, jako takiego wirtualnego pomocnika, tak? Tak jak teraz to robimy we dwóch, to można tutaj to ustawić na crossplaya i tylko jeździsz, odbierasz od niego, tak? Nie, bo chcesz to zrobić szybciej. Ale no, na małych polach jesteś w stanie to samo ogarnąć, na mniejszych polach, tak? Tam do 5 hektarków, no to będziesz jeździł tam, wyskoczysz z kombajnu, traktor podprowadzisz z przyczepą, wyładujesz, wsiądziesz kombajn, znowu nabierasz, tak? Te 10 tysięcy litrów. I tak będzie se latał. Ale tak jak mówisz, tak jak tutaj mam pola po 20 hektarów, po 30 hektarów, no to jednak dystanse są do pokonania duże, tak? Między polem a gospodarstwem, no, czy nawet polem a skupem, że musisz to zwrócić z przyczepy. No to taki pomocnik, który jeździ kombajnem, a ty obsługujesz, dajmy na to, 2 zestawy czy 3 zestawy z przyczepami, no to jest, no to jedyna opcja, bo tak, to tak jak mówisz, no jedno pole robisz 8 godzin, żeby je kompletnie zrobić, tak? Dokładnie. Dokładnie tak. I to jest, i to staje się w pewnym momencie monotonne, a w mniejszych polach, nawet, no już nie mówię takich, wiesz, zupełnie małych, tak, nie mówię tutaj, nie wiem, o Sosnówce czy tym podobnych, tak, gdzie te pola są bardzo małe, tylko, no nie wiem, powiedzmy wielkości Felsbruna, tak, gdzie masz te pola zróżnicowane. Są większe, są mniejsze i tam już... Tam ale już generalnie są średnie, tak? Są, powiedzmy, średnie, no. A tutaj ten Hofbergmann, tam masz pola, powiem ci szczerze, że tam masz pola... Stoję. Stoi buziaka. No właśnie widzę, że oberwałem. Tam masz pola, bo to jest mapa zrobiona na podstawie, podstawą jest Hofbergmann, nie?
Znaczy ten, Felsbrun, nie Felsbrun. chyba. No. A więc jak tam masz, te pola są bardzo podobne do tej oryginalnej mapki, z tym tylko, że część z nich jest połączona. Nie wiem, kojarzysz pola takie, to była dwunastka, trzynastka bodajże i jeszcze tam chyba 15 i 11, jakoś tak one chyba były tam obok siebie. Na tej oryginalnej mapie z tym słupem takim pośrodku energetycznym. Bardzo na Facebooku grałem. No, to tam to te pola są wszystkie połączone razem. Ten słup jest po prostu generalnie na środku i. Aha. Timbo, sklonowałeś się? A co? No bo właśnie w tej chwili właśnie przejeżdżam po ciebie. Jest was dwóch. Niemożliwe. Czekaj, wysiądasz? O, no, już zniknąć. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Okay. Teraz się obróć tak, żebyś rurą jeździł do wybranego pola. Mhm. A bo ja pojadę tutaj w dół teraz pola. Tak. A ja sobie tutaj czekam. No i w każdym razie, słuchaj, tamte pola są dość... Poczekaj chwileczkę, poprawię to mojemu tutaj wyro. Dobra, dobra. Jest. Już mam 84%? No, właśnie te kombajny są o tyle słabe, że kurde, te pojemniki są naprawdę... Ziemniaczanych nie ma większych. Ja już naprawdę szukałem i 10 to jest wszystko. Jest fajna modyfikacja, ją chyba kurde gdzieś mam na przyczepę przeładowczą z takim wysięgnikiem, znaczy ona wiesz jest z takim wysięgnikiem jak w tym kombajnie. To jest ten z Holmera, no, przeładowczy. No. Tylko Holmer ma tą przyczepę tam na... Nie pamiętam, ile ona bierze na siebie. Ile? 30 tysięcy. Tyle, co oryginalny Holmer z gry do buraku. No. Bo ja mam jeszcze takiego Holmera. Wygląda toćka w toćkę tak samo jak oryginalny, tylko że bierze 45 tysięcy na siebie. A tamta nie pamiętam, ale... Coś chyba pod... 65 chyba, czy coś takiego. Także jest taka. Aha. Sporawa jest, no. Znaczy ja sam używam przyczepy przeładowczej. Z jakąś tam smart huba se ściągnąłem. Na 60 tysięcy litrów, tak. Mhm. Ale jest do wszystkiego. Co w nią nie wrzucisz, ona wszystko przemieli. Czy buroki, czy ziemioki. To nie ma problemu. Jest na ModHubie, bardzo fajnie wygląda. No właśnie tą, o której ja mówię, to ona jest o tyle fajna, że do trzciny cukrowej też jest. I pasuje pod kombajny.
zaczep ma pasujący i nie można podłączyć ją pod kombajny. I wtedy powiem ci szczerze, że można tylko trzcinę cukrową, to trzeba sobie powiedzieć od razu, tylko i wyłącznie na przynajmniej follow me i jeden cosplay, reszta na, czy wszystkie na cosplayu niech mogą latać. Ale to trzeba robić na przynajmniej dwa albo trzy kombajny. To wtedy to schodzi całkiem fajnie i nawet kasa jest niezła z tego. No, to na pewno. Że ta kurka wodna, te kombajny właśnie do kukurydzy, to puk. Do trzciny to są jakaś masakra. Ale właśnie podpięte pod te, powiem tobie tak, podpięte pod te przyczepy, tak jak chyba Farmer's Play u niego oglądałem, to wziął trzy te kombajny, wrzucił je sobie na Follow Me i pierwszym jeździł on, nie? Powiem ci, że to całkiem fajnie szło, no. Naprawdę. A. Już pusty? Tak. Już pusty. A miał jeszcze, wiesz, ciężaróweczki pod... do ciężarówek miał podpięte przyczepy. Te na... te przeładowcze. To są te żółte, nie pamiętam one, jakie firmy są. To są Rodnera? Czy jakoś tak? No i w każdym razie tam, wiesz, odbierał z nich i to bardzo fajnie mu wychodziło. No, szkoda, że ja spisywałem, ile ja tam z woda. No już trochę zwiozłeś, a z tego co widzę, to mu tu nie wierzę, żeśmy tego pola zrobili. Znaczy, tutaj mam 38. Coś tak obstawiam około 140 tysięcy mam. Tu by się jeszcze jeden taki przydał. Ło. No ta kupa tych ziemniaków wcale duża nie jest. Jeszcze. Jezu, jak mnie ten John Deere wkurza. No, on jest słaby. Ja teraz zacząłem trochę grzebać odnośnie ciągników i dźwięku, ale muszę posprawdzać, jak to dokładnie zrobić. Bo tam to są skrypty, tak? Musisz nie tyle wrzucić sobie modyfikacje w skrypty. Tylko musisz zmienić, tak? Dokładnie. Musisz już zmienić w samej grze w danej modyfikacji. W każdym razie. Jezu, zaczyna mnie chyba zmęczenie pobierać. I w każdym razie tam jest nagrany oryginalny dźwięk z Case'a Pumy. Tak, z odgłosami turbinki i tak dalej. Nawet sobie pobrałem to. Tylko no, muszę jeszcze poczytać, jak to zrobić, jak to wkleić. No bo jest rewelacyjne, tak? Naprawdę to jest zupełnie inna rzecz. To, co mnie wkurza w farmingu, znaczy wkurza, no powiedzmy jest słabe, tak, że praktycznie każda jedna maszyna ma bardzo podobne dźwięki. Dźwięk kombajnu to jest dźwięk kombajnu. Dźwięk ciągnika, niezależnie od tego, czy to jest, kurczę, taki czy inny, one się naprawdę praktycznie od siebie nie różnią. Dlatego sporo biorę modyfikacji i szukam takich, w których są zmiany dźwięku. Dźwięka. Tak, dlatego że jak grasz parę
parę godzin, tak jak tutaj teraz, tak? Mamy, no to, mamy level. to ja mam właśnie nawet z modhuba takiego fajnego case'a. Dwa case'y. Jeden to jest ten Estate Stanger. Drugi to jest nie Puma, tylko Magnum. Magnum. Też takiego fajnego, tylko to jest jest portal. O Jezu, już nie pamiętam. No, być może. To jest Deutschfar. Dziewiątka. Oho, za blisko. Deutschfar dziewiątka. To jest. On się nazywa Gaming Edition. I to są maszyny, które mają naprawdę petarda dźwięki. Ze starych John Deere'ów to są te 40, takie lokomotywa na nie, potocznie się mówi, tak? One mają petarde dźwięki. Jest stary Massey Ferguson w średnich ciągnikach, on taki około 160 ton jest. On ma fajne dźwięki, naprawdę. Taki też Deutschfar jest, taki już bardziej nowoczesny, może też mało, bo ma w maksie ma 150-160 koni, też ma petarda dźwięki. No, nawet na Mockhubie są już te maszyny, które można naprawdę z fajnymi dźwiękami znaleźć. Tak. No ten jeden z moich ulubionych to właśnie ten Fendt, tak? 900. No o, ten Fendtik, ta 900. No to jest furka wodna, jest super. Fantastyczne, tak. Teraz znalazłem na te mniejsze Fendy i też jest coś w temacie, to są te nie 515, nie wiem czy to nie jest 600, kurde, muszę 600, sprawdzić. 612 LZ US Edition, jest taki. Chyba, bo to nie jest ta amerykańska wersja. No tamten to się drze pierdzielone. To powiem ci, że to jest tak jak 500, ta 515. Mniej więcej, tylko że 515 możesz tam maksymalnie do 150 koni podciągnąć. A ten ma maksymalnie 260. To fajnie. No i już możesz tam, wiesz, kolorystykę tak sobie odpowiednio dobrać i tak dalej. Mam ściągnięte tam od... czekaj, ja to znalazłem chyba u Little Farmer, jakoś tak się nazywa. Nie wiem, czego tam oglądałeś, czy nie. On też takie bardziej w timelapsach siedzi niż takich. W sumie to chyba tylko timelapsy robi, bo ja go nie widziałem w żadnej innej. Jak Jazu? Nie wiem, widziałeś? Kogo? Jazu. Autor Tymonkowa. No, chyba widziałem go gdzieś tam. On też robi tylko w timelapsie na tym. Ma paręnaście odcinków, paręnaście to za grube słowo, parę odcinków z Tymonkowa. I wszystko jest właśnie w timelapsie i on ma tam fajną formę. Komentarza zrobiony. Tak mu się wolno chwilę kiedyś to sobie podejrzył. No bo u mnie ten komentarz jest w opisie, nie? On sam z siebie nie gada, nie mówi, tylko daje napisy. I mało tego, że daje napis po polsku, daje jeszcze ten sam komentarz po angielsku, tak? No to naprawdę. U mnie jak wejdziesz tam na tego timelapsa ostatniego, to też jest wersja polskojęzyczna i angielskojęzyczna. I to w opisie wszystko jest. Nie jest na filmie, tak? Bo nie wrzucałem tego na film, ale
Chciałbyś sobie spojrzeć do jazdu na kanał. Zresztą pracuję nad kolejną mapą. No, która będzie lżejsza niż tymonkowo, a będzie tego samego rozmiaru. No. Ja na tymonkowie nie grałem. Nie, nie grałeś? Nie, jedyne ja co widziałem to u Cybera. Aha. Ja chwilę grałem, moja córka tylko grała sporo na tymonkowie, ale ostatnio się wkurzyła, bo się napracowała trawy, nazbierała, wiesz, poupychała to po różnych garażach. Na drugi dzień, wiesz, odpaliła sejwa, chodzi kurna, chciała trawę dać do krówek. Wszystko znikło. Nie ma, rozpłynęło się. Ale to z backupa ten można byłoby spróbować ściągnąć. Pytanie, kiedy się... kiedy backup się zrobił, ale powinien się zrobić tego dnia. Wiesz, nie, bo jak wiesz, jak kończyła, to robiła safe i wszystko było, tak? No, ale to wiesz co, może wrócić i może uda się jeszcze to w jakikolwiek sposób odzyskać. Ja miałem, słuchaj, taki numer... Muszę jej ściągnąć techo Bergman, bo Dominika będzie wtedy pewnie się, wiesz, zaciekawią te wszystkie opcje inne. I to wszystko jest, słuchaj, w standardzie, wszystkie maszyny jest, wszystko, wiesz. No właśnie. Trzeba tylko sobie obejrzeć, bo mało jest informacji, niby tam Anton... Ja mam też taki kanał, jeszcze tego nie przeglądałem, no bo po prostu za mało czasu, słuchaj. Ja mam taki kanał polubiony Fanny Hofbergman. Nie dają tak średnio jeden film na tydzień. Byłem i u nich, ale powiem ci szczerze, że... Lipa? To znaczy, nie to, że lipa. Może to zbyt ostre słowo, że lipa. Jakby to powiedzieć, mówią o wielu rzeczach, tak, tam u siebie, ale jak gdyby nie o wszystkim, tak to powiem. Opisują tą mapę w sumie dość fajnie, ale nie mówią o wszystkim i nie opisują najnowszej wersji. Przynajmniej ja nie znalazłem, być może, że to jest moja wina, że ja po prostu nie znalazłem. Bo jak porównywałem moją mapę, na której ja ogrywam, to z... I to jest oryginalna mapa od... Jak on się nazywał? Ten od Hofbergman. Na mniejszą, większą, tak? Ja mam oryginalnie ściągniętą mapę od twórcy, tak? Więc no, oni też powinni ją mieć, a filmy z niedawna, być może, że jeszcze zanim została wydana ta ostateczna wersja, bo tych Hofbergmanów to jest dość dużo tych wersji. I na przykład jest tak, że wziąłem sobie kontrakt na co to było? Na siano. Na sprasowane siano. I oddaje się to tam, gdzie jest handlarz zwierząt. Tylko jest coś takiego jak handlarz zwierząt i jest zrobiona szopa podobna jak na strychu, tak? Przykład. Nie, ale... Ja się wyładuję, nie ruszę się. A, ty go zostawiłeś. Całkowicie w innej maszynie, bo my tak tu sobie jeździmy, a pole po kukurydzy kurna odłogiem stoi. O, właśnie pytanie, czy tam nie trzeba byłoby nawozu rozsiać. Jak to tam w kwestii nawozu jest? Siedem za formułę. No.
W każdym razie, tak jak mówię, no, budynki, nie zgadzają mi się budynki te, które ja mam z budynkami u tych fanów Berghoffman. Być może, że po prostu oni ogrywali to jeszcze na starszej wersji. No i ja w każdym razie, nie wiem czemu, ale na tej mojej wersji nie mogłem skończyć tego kontraktu, bo nie byłem w stanie oddać tych kostek psiana w tym miejscu, w którym wskazywała gra. Więc zwyczajnie je po prostu sprzedałem, kasę zarobiłem, a kontrakt anulowałem, tak? Aha. No nie wierzę, no. Co nie wierzysz? Nie ważne. Ja to będę robił jeszcze przez 3 live. Nie będzie sam wypróżniał, że tak się brzydko wyrażę. Mówię, może by go puścić do rana, niech jeździ i kopie te ziemniaki. Znaczy, wiesz co, trzeba byłoby zrobić, ale to też jest... To trzeba kontrolować, bo... Można na cosplayu ustawić sobie odbiór. No tak, ale to musisz go ćwoka pilnować. Ale może być tak, że... Znaczy, nie może być wysoka przyczepa taka jak ta. Musiałby być silos, żeby to zrzucać do silosu, bo inaczej... No inaczej nie, na pryzm uda. Tego nie wykipruje. No. Więc... Znaczy, wykipruje, ale jak będzie dużo już na pryzmie, to już nie da rady, nie? Mhm. No, także pod tym względem jest słabo. A nie wiem, czy ogrywałeś Goliszew. Nie, nie grałem na Goliszewie. Też fajna mapka. Dużo nowych upraw, jakieś sałaty, marchewki i tym podobne rzeczy. Natomiast z mojego punktu widzenia jest pewien błąd w samej mapie. Wiesz dlaczego? Jest sałata, jest marchewka, tak, jakieś inne uprawy. Jest koniczyna. Natomiast nie ma do mapy zaimplementowanych maszyn do obsługi. Tak? Czyli nie ma maszyny, która na przykład by ci pokosiła marchew, czy znaczy zbierała, tak? Nie ma żadnej kupy. Nawet jak dodasz multifluida? Maszynę? Znaczy, jeżeli dodasz z ModHuba jakieś modyfikacje, no to wtedy tak. Aha. Ale według mnie, jeśli już jest... Ale to nie jest tylko Goliszew tak zrobione. Jest kilka takich map, gdzie masz dodatkowe uprawy i musisz, że tak powiem, sam sobie te maszyny ogarnąć, jeżeli chcesz to grać. No właśnie, kurde, jakoś tak... Bo tak jak do kombajnów, tak, do headerów są pododawane tam tytoń, nie tytoń. No, bo tam też właśnie masz tytoń, masz chmiel, nie. Możesz uprawiać, no, tak? No to to wszystko to tam możesz na luzaku ogarniać. No, także w każdym razie, znaczy... Według mnie powinna być zrobiona taka paczka, załóżmy, nie wiem, w opisie mapki informacja, że jest jakaś paczka modów, którą musisz pobrać, żeby powiedzmy, tak, móc korzystać z tego. Zapiszę ten kurs, które pola?
jestem 52. A co robisz? Puszczam tego ćwoka na polu 52. Po kukurydzy na oranie. Nie jedzie, no. Jak 76 orałam. Może, no, daleko ustawiłem. To puściłem, no, sobie, dobra, puściłem sobie na follow me drugiego. Cyber kosił tutaj na 51 wtedy, a ja puściłem sobie na follow me z drugim ługiem i żeśmy, wiesz, to no, od razu szło dużo lepiej. No tutaj mówię, takie mapki jak ta, to bez takich pomocników typu właśnie follow me i tak dalej, gdzie sobie puścisz, załóżmy, nie wiem, 2-3 maszyny i one będą za tobą podążać. Ty będziesz jechał, a one będą jechały za tobą, w razie czego to jesteś dostępny, żeby je tam, wiesz, poprawić i tak dalej. No to... Kurde, ta przyczepa jest. No, tam już jest prawie cała, no. Słabiutko, powiem szczerze. Zejdzie nam się. A mówiłem zaorać. Słuchaj. To prawdopodobnie... To prawdopodobnie zainwestować w maszynę... Ostatnie bura, te ziemniaki. Ziemioki. To znaczy, wiesz co, jakby zmodyfikować to pole, czyli wziąć sobie teksturami, zwiększyć tutaj, znaczy to pole trzeba byłoby zmniejszyć. To lub każde inne, może bardziej foremne, żeby było. I jeśli by na tych uwrociach miał dostatecznie dużo miejsca, żeby móc się, wiesz, odkręcić, to miałoby może i jakiś tam, kurde, sens. Tak, ale to jest taka w sumie zabawa, no ile można te ziemniaki. Ja myślę, że my je zrobimy raz i zostaną na wieczne, bo my nie będziemy mieli tyle świń, żeby to w ogóle jakkolwiek zużyć. Chyba, że postawimy jakąś, nie wiem, fabrykę do żelni. Będziemy z ziemniaka produkować. A cier! Panie, to ja już łobeczki lecę na głowę. Dokładnie. Dobra, ja ci go tutaj postawię. Dobra. Dobra, słuchaj, ja myślę, że jeszcze chwila i będziemy kończyć, bo... Tak, pierwsza godzina. Już jest pierwsza? A, bo tutaj nie ma tego... Real time'a w rogu. No nie ma jeszcze. Nie, bo ja wtedy na szybko wrzuciłem tych kilka modyfikacji, słuchaj. I potem już to tak zostało, nie? Spoko luz. Ty się cieszysz, że mamy taki kombajn, a nie na przykład Ankę kurka wodna albo dwurzędówkę, kupatkę. No to dopiero byłoby... Czekaj, bo ja tak wyjechałem, kurde, fela, a tamten gdzieś tu grasuje z tym pługiem. Coś by nam się tutaj ten pług jednak tego klasa przydał, ten dłutowy. Rosyjskiej konstrukcji, co prawda, ale... Ważne, że daje egzamin. Jego kiedyś ściągnąłem sobie na Alpinę. Ten pług.
Na Alpince, tam ponieważ te pola nie są duże, no to biorę tam średnie albo małe maszyny. I ściągnąłem sobie modyfikację na Mercedesa, tego na MB Traka. Ten traktorek, to tylko tam są on w dwóch wersjach. Jest bodajże 800 i jest tam seria 1000. Tak, jeden jest trochę mocniejszy, drugi trochę słabszy. To ja mam tego, tą 1000, on ma tam maksymalnie chyba 180 koni może mieć. Aha. Ale on, bardzo mi się podoba, bo wszystkie, słuchaj tak, otwiera mu się przednia, tylna szyba. Drzwi ma jedno i drugie otwierane. Szyberdach ma otwierane. Do tego wszystkiego szyby ma opuszczane w drzwiach bocznych, w jednym i w drugich. Także pod względem takich, wiesz, gadżetów jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Do tego ma od cholery ustawień ogumienia, tak? Od wąskich opon, pojedynczych, po bliźniacze i naprawdę no, możliwości ustawień jest od cholery i ciut. Do tego wszystkiego ma bardzo fajny obciążnik, który musisz go podjechać, jak gdyby najechać na niego i dopiero słuchaj, go możesz wziąć, bo to jest obciążnik, który nie jest ani z przodu, ani z tyłu, tylko on jest zaraz za kabiną. On obciąża cały ciągnik, jak gdyby, nie? No, ale co? Z przodu jest zawieszenie sprężynowe. I jak jedziesz po nierównościach, to jest tak, jakbyś, kurde, wsiadł do takiego amerykańskiego krążownika. Bujał się będzie po prostu na wszystkie możliwe strony. No i jak... Stój! A, no dobra. I jak go, słuchaj, podłączyłem pod właśnie tego MB-traka, ten dłutowy pług, no to się, wiesz co, okazało, że cała ta konstrukcja, ciągnik razem z tym pługiem, zaczęło się to tak bujać wszystko, że było mniej więcej tak, 2 metry zaorane, 2 metry nie zaorane, 2 metry zaorane, takie fale się tworzyło, słuchaj. Nie dało się tym, no nie współpracowało to w żaden sposób ze sobą. Ni cholera. I sobie odpuściłem i go wywaliłem, bo stwierdziłem, że to jest jakaś do bani rzecz. I ściągnąłem z Głęboszy tam taką wersję, w sumie ona ma 6 metrów. 6-metrowy jest, tak. Ja też go. No. I też składany tak fajnie. No bo tam są dwie wersje, nie? Tych 6-metrów. I kurczę, wziąłem tamto i stwierdziłem, że lepiej będzie mi się tamtym śmigać niż tak, tym dłutowym. Na te, no ten, na te pola to tam jeszcze 6-metrówka to jest świat ludzie. Tak, bo to wiesz, nie możesz przejechać raz, no bo to jest bez sensu, tak? Żeby raz pole zrobić. Niech ja sprawdzę, jak on tutaj mi jedzie. Dobra, ja chyba dojadę do końca, znaczy w sensie zupełnie do końca ten kombajn. No i dobra, bo wyczytujemy to na przyczepę i będziemy kończyć z tego się. Powiem ci, że jak tak dalej pójdzie, to będzie ciężko to pod tą wiatą zmieść. Robię co mogę. Nie wiem, trzeba będzie zatrudnić jakieś Ukrainki, żeby gołymi stopami ugniatały to. Jo. Jeszcze raz? Kurka wodna to się... To mówię od razu, jadę gdzieś na złą pobeczki. No tak, tylko musisz jeszcze ten... Albo trzeba było przejąć jakiś stary CPN, kurka wodna i... O! W te beki, kurka wodna, na paliwo tam ziemiorów napakować, za 2 granaty wrzucić, żeby je wzruszyć. Za 2 wywrotki cukru i...
Dokładnie, to mogłoby wtedy... Coś by może z tego było, kurde. Aha, taki numer żeś mi zrobił. Tak, na chwilę, bo chcę sobie tutaj zrobić trochę szerzej. Żeby móc sobie odwracać. Już ta jazda dookoła zaczyna być męcząca. Nic nie mówisz, żebyśmy się zamienili? Stój tam. Ja sobie to nie, trochę poszerzyłem, nie. A będę jechał już teraz po długości. Kończymy? Tak, kończymy już. Już nie mam siły na dłuższą. No właśnie. Wygasiłem traktor. Nie lubię tego traktora. No, też nie jest moim ulubionym. Myślę, że go niedługo zmienimy. Jak tylko się trochę dorobimy kasy lepszej. Tak jest. No dobra, ja dziękuję bardzo w takim razie. Tobie Timba za pomoc. Ja także dziękuję. Dziękuję czatom. Dziękuję, było miło. Dziękuję za łapki. No, mieliśmy 33 odtworzenia filmu, więc parę osób się przewidziło. Co ty gadasz? No, 4 łapki były. Jakby nie patrzył. Zawsze coś. Zawsze od coś. Czegoś trzeba zacząć. Dokładnie. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dzięki bardzo za wspólną zabawę. Dziękuję wszystkim oglądającym. Do następnego razu, na razie. No hej. Dobra, trzeba spadać, że tak powiem. Wziąć prysznic.